Wiem, że kochasz eklezję, ja też bardzo lubię eklezję. No dobra, to teraz pytanie za 100 punktów. Tutaj właściwie chcę zantomizować, bo opcji jest za dużo. No co masz do? No właśnie to jest ten problem, że opcji jest dużo. Czy na pewno przeciwników? Ja cię spodziewam, right? Mhm. Bo tak po kolei próbuję przejść, co to jest. Przedmioty i skille to raczej oczywiste. Mhm. Boss glyphy chyba też. Wieczerów. Może być. O Jezu. Mapę? Nie, 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 nie. Starting roomy też może lepiej nie. Nie randomizowałbym mapy w ogóle. Położenie przeciwników może być. A gdzie który boss? O kurwa, to może być fajem. Nie, tylko chyba, że w tutorialu dostaniesz Eligora. No to będzie szybki Estes Seed'a. Tak, no kurwa, banter. Zatem w tutorialu chyba nie ma bossa per se. Jest tam, gdzie, nie w tutorialu, no ale ten pierwszy w... Aha. W pierwszej lokacji. Tak, 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 ten gdzie się magnet dostaje. Mhm. Normalnie gdzie się magnet dostaje. Randomizuję przedmioty dusze i glify z niebosów, może być. Randomizuję szanse na dropy, może być. Randomizuję staty, nie wiem czy chcesz tak ryzykować. Prędkość animacji, o no 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 no. Tolerance jest od biedy jeszcze mogłoby być? Nie. Myślisz, że nie? Nie, nie. Item pro... Ja jestem zwolennikiem małej randomizacji. Właśnie, że dla mnie randomizacja taka idealna to jest położenie zwykłych przeciwników, położenie bossów, przedmiot, położenie przedmiotów. Aha, i niewiele więcej. Cześć, Packu. A, jesteśmy na wizji już, okej. Okay. Tak, tak, tak. O 6 wyszliśmy na wizję. Okej, okay, doskonale. Nikogo nie było, więc się nie witałem po prostu. Jasne, cieszę się, że nie powiedziałem czegoś swojego. Nie byłby to pierwszy raz, nie ostatni. Konsumable. Nie wiesz, dla mnie. A wiesz co? Wezmę, zrandomizuję konsumable. Skille może lepiej nie. W sensie to, jak się zachowują? Tak. What do you mean? To tylko konsumable. Na czym polega randomizowanie Castlevanii? Właśnie ustalam, jak bardzo randomizujemy Castlevanii. Nie, jaki masz kurw... What do you mean, to jak się zachowują konsumable? O, podleczę się w tej walce. Ups, mój eliksir okazał się być Chexnut's Rotten Meat, więc umarłem. I mean, będzie... What do you mean? Będzie zabawnie przynajmniej. To jest wrażenie. Skilli wolę nie zmieniać, bo to już w ogóle byłaby trochę za duża rozpierdolka. Żywioły, jeżeli nie zmieniam tych affinity przeciwników, to żywiołów moich broni też raczej nie będę zmieniał. Mm-hmm. Randomizowanie statów ekwipunku może w sumie być, jeżeli tak losuje, gdzie są jakie przedmioty. Statów przeciwników? Nie, staty mojego ekwipunku. A. Tylko nie jestem pewien, jak to się ma do tych do glifów, biorąc pod uwagę, że to jest eklezja. No, zostaw. Gdybym miał pewność, że to nie tyczy glifów, to bym zmienił, a tak to zostawię. Skill staty pewnie są... to w sumie. To w sumie inaczej będzie tylko od tego. No, no dobra. Shop itemy. Jest trochę... Mam wrażenie, że... Mów. Shop itemy na pewno randomizuje. Tak. Ze skrzynek w eklezji randomizuje. Mam wrażenie, że zmiana statystyk ekwipunku jest troszkę redundant, skoro i tak zmieniasz położenie ekwipunku. No właśnie... Jest trochę redundant moim zdaniem. I guess. Czy wymagają są glitche? Nie, nie umiem glitche. W eklezji. Ogólnie poziom cenności zmienia się będę, tego jest dla mnie wystarczająco trudne momentami. A nie chcę jej też ułatwiać. No, eklezja nie jest wcale łatwą grą. Nie jest, zgadzam się, to jedno z trudniejszych portablowani. Dobra, game tweaky, scavenger mode, czyli przeciwnicy nic nie dropią, musimy polegać na tym, co znajdziemy. Nope. Naprawia opisy przedmiotów, jeżeli są zmienione, zdecydowanie tak. Mm-hmm. Albo okej, wszystkie typy, bez różnicy. Może być. I tak będę gra szanował, więc mm-hmm. Pokazuję zniszczalne ściany.
nie Możesz, możesz zostawić. Nie randomizuję mapy, więc nie jestem pewien, no ale nie będzie. W sensie i tak będziemy mniej więcej pamiętać, więc. Mam nadzieję. Równie no, ja będę. Odkryj bestiarię. Cześć, Luna. Nie. Nie. Niech zostanie, że ten, że muszę zajść przeciwników ukrytych. Czym jest tribów Area Names? What do you? Że jak chwalisz, to się pokazuje, jaka to jest lokacja. To te 3 sekundki naprawdę wymagają swojej opcji? Jesus. Tak, bez zmian na mapie tak. Mapę aż tak bardzo nie chcę ruszać. Open world map. Trochę się boję, że to mi wylosuje jakoś absolutnie paskudnie, gdzie będą przedmioty potrzebne do tego, do progresji. Niby tak, ale jeżeli tego nie ustawisz, to nie możesz, nie ma dużego ryzyka, że się softlockujesz. Moim zdaniem jest bardzo duże, moim zdaniem. Wydaje mi się, że randomizer jest zaprogramowany tak, żeby się nie generował softlockujący typ. Ale to wtedy nie będzie za, to wtedy nie będzie za łatwo? Bo po prostu wtedy masz taki sam. Lokacje się odblokowują po jednej, więc wtedy masz progresję praktycznie taką jak w oryginalnej grze. Masz rację. Dozing Fat może być, apeki i samony, żeby szybciej zdawały expo? Zdecydowanie. 25%, 25 razy AP to jest trochę dużo. Znaczy w sensie zdecydowanie zostaje czy wyłączyć? Jest trochę duży modifier. Yep. Szyn jest dużo głośniej niż Shin. To się da bardzo szybko naprawić. Shin 5%. Doskonale. Naprawdę masz mnie na 5%? Nie, miałem ci na 90%. Okej. Okay. Ja jednocześnie powinien być jak specjalnie cicho. Dobra. To no masz tapczy, nie? Właśnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ustawienie, to wszystko. Mogę jeszcze sobie jakieś kosmetyki sobie zmienić. Nie zmieniamy muzyki. Muzyki nie, dialogi. Losowe dialogi w kosenkach. Banter. Nie rób tego. Nie gramy w randomizera dla fabuły. Nie rób tego. Sprite postaci nie. Sprite skin nie. Zlituj się i wyłącz ten randomizer dialogu. Come on. Będzie zabawnie. No, but... no dobra. Nie umiesz się bawić. Come on. A czy będzie Honest moje ulubione w voice acting, który lipa na Dracula? Jeżeli tak, to raczej nie dzisiaj. Wcale nie będę, bo Patrick Sides dubbinguje Dracula w tej grze. On jest za dobry. Cześć, czy ty właśnie powiedziałeś, że ja będę grał z angielskim dubbingiem? A nie będziesz? A będę? Jest świetny. Co ja nie grałem? Grałem z oboma w sumie. Ja tak myślę. No tak, z angielskim jest fenomenalny. To jest 18.07, to jest ten dom. No dobrze. Let's fucking go. Ta. Tylko musisz mi zacząć udostępniać grę. Tak. No momenta, per favor. Change Windows. Zmienię Windowsa na Linuxa. Popływa. Popłyniemy. Doskonale. Nikomu nie rozjebałem uszu, przysięgam. Ja miałem wyciszony ten na Discordzie. No dobra. Nogam. Nie gam Albusem. Nie. Nie gam na hardzie? Nie. Albusi. Jezu, zapominam, że mam ten pod kółkiem. Ma. Bo jest tak, jak normalnie ADS się było. Shonji. Jak już mówię, nie gram wtedy dla dialogu, więc... Będzie intensywne skipowanie. Kocham Samsung TDS w gierze. Ekrazja ma bardzo fajne imo. Co jest na Samsung? Ekrazja w ogóle ma fenomenalny soundtrack. Pero... Zdecydowanie mój numer jeden, jeżeli chodzi o wejniowe soundtracki. Czy o wejniowe wszystkie, to bym się musiał zastanawiać, ale o DS-owe na pewno. Lightning Artibius, Waterhead. Chociaż... Nie jak on się nazywa, Portrait of Ruin też ma świetne. Jaki glif dostałem na start?
Morbus. Morbius. Morbius, doskonale. Czemu był Morbus? O kurwa, on kosztuje 25 manek. Mate. No dobrze. Mate. I slajda dostajemy od razu. Mamy slajdę? Mamy... Wait. Mamy drugi? Można było dual readować, te same. Nie proszę, bo wejść na dwóch krykowi. Nie, chodzi mi, że masz za plecami drugi. Tak, za plecami? A, oczywiście. No. Bolas, ja? To nie Melio, ale to wciąż dobrze. 30 many? Ej, mate. To jest ten topor. Ty możesz instant iść na kraba. Z tym glifem. Czekaj, pod kim były fuzje? Czy my jeszcze góra, nie góra plus... góra plus, tak. Okej. Okay. Mate. Ciekawe, co nam na początek zespawnuje. Jak ja kocham ten motyw Sapphire Elegy, my goat. Serduszka Maxa. To jest kocham najbardziej ten basic sword. Epsychara. Tak. Rapier glif? Not quite. Blisko wystarczająco. Wyobraź sobie, że dostajesz jakieś, nie wiem, kurwa, Dominus Hatred i takie... Rapier glif? Glifion, okej, okej. Czego daj też? Go to next time, fucka. To nie ta gra, w której można slajdować, żeby było szybciej. Niestety. Nope. W harmonii można, nie? W harmonii na pewno można. W sensie harmonia w defense. Tak. W dispernie grałem. W harmonii w defense wydaje mi się, że bardziej opłacalne jest ten... spamowanie bagdasha. A, zwykłe, dasz, zwykłe daszowanie. Przecież harmonia ma zwykłego dasza. Masz rację. Musiałem sobie przypomnieć, na pewno ma zwykłego dasza, czy tylko bagdasza. Ja w Eklezji bardzo intensywnie bagdaszowałem przez wszystko. Mówisz? Mhm. Boże, jaki ten motyw jest piękny. Save the game? Yes, save the game. Czy ja mogę dać się odpowiedź? Nie, chyba nie mam gdzie. Zawsze zapominam, że ten motyw tu leci. Cześć samurajów. What do you mean? O, co? Chciałeś otwarty świat? No dobrze. Wiem, ale to wygląda tak komicznie po prostu. Kiedy wszędzie nagle możemy iść, nie? Czekaj, jaka była logiczna progresja? Monaster najpierw. Tainkol? Chyba? Się nazywało? Chyba ja. Shin? Co? Shin? No widzę, że to się nazywa Tainkol, what do you mean? Ty nie pamiętasz, czym jest Tainkol, prawda? Czy to jest coś... Nie, nie pamiętam. Ja napisałem, prawda? No dobrze. Tam mówisz, że to nie tutaj? Jesteś pewien? Chyba jednak nie jest. I forgot. Ten monaster. Tak, monaster. Training Hall, tak, dobra, pierwsza lokacja, zgadzam się. Dobrze ci powiedziałem, tobie zacząłeś wrabiać, że pierdolę głupoty. Nie, bo ja miałem wybrany Training Hall i tak mówię... Na pewno ja ci grzecznie mówię, kurwa, Monaster, a ty? Nie chcesz poczekać, aż on skosztuje? Wspaniałe, aż, dobrze. Podwójne dagerki. Nie oszukujmy się, potrzebuję dosłownie jednego glifu w tej grze. Tak, ja właśnie chciałem o tym wspomnieć, że po prostu czekamy, który... Gra się skończy w momencie, w którym pierwszy przeciwnik dropnie na Nitesco. Jop. Cieszę się, że się zgadzamy w kwestii tego, jaki glif jest najbardziej zbalansowany w całej grze.
On ja? Jest bardzo, bardzo zdrowy i nietoksyczny dla gry. Ja większość gry, szczerze mówiąc, tak korzystałem z apierów, jak tako. Zainkia też się wziąłem bardzo późno. Ja lubiłem toporki. Miecho, robi miecho. Robi miecho. Ciężko powiedzieć. Wie się trzymane od nawet. Ej, póki to są całkiem dobre. No, zadziwiająco. Nienawidzę dźwięków, które wydają ci przeciwnicy. Nie proszę. Dosłowny skowyt Banshee. Okej, weź tym. A czego dajesz, że czy on GIF używa? To chyba nie on użył. A co tam ta wieźma kraznika? W sensie chyba go dropnął. A nie. Ale użył. On się nie wkadał. Wiem. Chodzi ci o to, że od czego zależy, czy możesz podnieść? Tak. Losowa szansa plus masz bardzo krótkie okienko na trzymanie strzałki do góry. Tak, już pamiętam. Bo musisz sam to zrobić. Nie, o tym, że sanko muszę zajść, to pamiętam. Tak, tylko musisz zawczasu trzymać strzałkę chyba. O, nie ma nagrody wcześniej, to nie było, czy to jest płynne? Płynne. Un. Czy są mandragory w Eklezji? Pamiętasz? W Eklezji może nie być w sumie, na pewno w obu celowach są. Wiesz co jest w Eklezji? Goofy ass przeciwnik pod względem nazwy. Pamiętasz, co na bagnach jest? Chyba nie, o Boże. Chosen Une, który jest po prostu gościem oplecionym przez... Odrobinę niepokoi mnie, ile mam HP. Wiem, że mam silne leczenie, ale... I tak się nie będzie save'a po prawej? Właśnie nie pamiętam, gdzie one były. Powiem szczerze, nie pamiętam tego, że mapy... Nope. Właśnie wydaje mi się, że te glify, one, jeżeli możesz je wziąć, to one się spawnują do końca. Nie zawsze. O, to ciekawe. Wcześniej miałem mana, który biegał w powietrze, więc już nikt mnie nie dziwi. Tu jest... Tu byłby Magnus. Okej. What the man? Okej. No dobrze. Dla niewiedzących, dla niegrających wcześniej w tę grę, właśnie dostaliśmy najlepszą umiejętność do poruszania się w grze. Yep. I dosłownie możemy teraz iść kończyć grę. Nie możemy, bo tam ile kuli się otwiera po tych gierach. No tak, moglibyśmy. Gdyby tam... Gdyby był dostępny, to byśmy mogli, tak? Tak, chyba tak. Jeszcze w zależności od tego, gdzie jest glif do przechodzenia przez ścianę. Ale... O, młotek. Dużo fajnych glifów na początek. Melio? Okej, doskonale. Nice. No to... Tylko wiesz co, trochę się boję w takim razie, co oni mi zadają jako pierwszego bota. Meligor. Nie mam takich do tych rzeczy. Zapisałeś? Wydaje mi się. Na pewno się czułem w tak powiem się czy deptem. Ale nie zapisałeś, bo nie było animacji chyba. Ale jest animacja, że te latajki wlatują do środka chyba. Czy nie ma? Właśnie teraz deptem. Okej, dobrze. To latajki wlatywały w tym w oborze w Arii chyba w takim razie. Ostatnio się bawiłem na Majdanem w Zero Mission, to dostałem Speed Jumpa tam, gdzie był Mordbull, Jesus. Doskonale. Ja się zastanawiałem jeszcze nad tym, Majdanami bardziej RPG-owymi, czy Tycoon Trigger, albo... Ja tam mówiłem Pokémony. Problemem z randomizowaniem Chrono Triggera jest to, że musisz grać w Chrono Triggera. No tak, przyszedł ten naczelny hater Chrono Triggera. Na szczęście mamy też Lunę na czacie, która będzie... robi za tą drugą stronę argumentu. Tak poważnie, to ja nie wiem, mam wrażenie, że pamiętałem Chrono Triggera jako znacznie lepszą grę niż jest w rzeczywistości. Pamiętaj, że była to gra, która ci się bardziej podobała niż ci się obecnie podoba? Tak, zdecydowanie. Nie, no pojebie mnie. To był drastyczny środek. No bo zadaję mu jakieś 5 wrażeń na hita, co to radę.
What the heck is even that? Co są te ściany? A, okej. Czym ty jesteś? Fajnie, że dostajesz glify z tego. A to bardzo zdrowe glify dostajemy na start. Yep. No w sumie wydaje mi się, że mogę zmienić ten. Zmienić w tej chwili... Nie Asgard, to Morbusa, no. To... Jak działał ten? Cześć. To są dosyć wolne, ja bym wolał te dwa młoteczki. To jest taka kosa? Ja się dostanę na te jeden trochę. Dobra, jeden ten. Jeszcze raz, na spokojnie. Afia i Pantera. Napierdy mają obrzydliwego Dixa. Tak. Nie dobrze. A kroki mają obrzydliwy damage. Właśnie chciałem powiedzieć, że te kroki cię trochę biją. Kurwa, wola tylko na pierwszy glif na plecy to trochę mam. Melio Sakara. Jedu ile Melio glif na początek. Ta serio. Mówię, jeszcze brakuje, żeby nam Nitesko dropnął w pierwszej lokacji. Yep. I wtedy. Po prostu wtedy możemy nie grać, wtedy po prostu wiesz, nie siedzisz w fighterach, więc pewnie nie będziesz kojarzył formatu mema, ale jest coś takiego w fighterowym community, że są nagrania, wiesz, jak dwaj gracze rozgrywają rundę. Mhm. I w momencie, w którym, wiesz, jeden kombuło drugiego trwa jakieś 30 sekund, tak. Po czym ta druga osoba wychodzi z kombo, dotyka kogoś jednym jabem i natychmiast przeskakuje do ekranu wygranej tej osoby. To jest, tak by było u nas, jak wiesz, podnosimy Nitesko i po prostu zaczynają kredyty lecieć. Podoba mi się, że kościelna sztuka leczy to dziwne. Tak. Siema. O, to jest... Głos, którego się nie spodziewałem dzisiaj usłyszeć? Dzisiaj jeszcze, od jutra jestem. Jutro jesteś doomed. Znaczy, miejmy nadzieję, że nie. Znaczy, chodzi mi o... Dostępność. Tak, dostępność. No. No ja jestem trochę off jutro. Troszkę. Jutro, pojutrze. Znaczy od jutra off, nie jutro. Yep. Ta. To robisz. Towarzyszy nam i bardzo się cieszę, że sobie gdzieś nam jest. Przecież to nie jest tak, że ma jakieś inne priorytety. Ja już dzisiaj swoje odmędniłem. Jest taki moment, gdzie przygotowywanie się bardziej przeszkadza niż pomaga. Tak, zdecydowanie. I to jest zdecydowanie ten moment. Jest taki moment, potwierdzam. Witam. Cześć, czat. Au, przejebane klucze dwa. Jakie tam 23? Yep. Na szczęście nie to parę, że dałem tylko jakieś dwa, więc... Serio, widziałeś, co dostaliśmy jako pierwszy glif na plecy? O, nie. Już widzisz. A. Molatikus. Okej. Bardzo zdrowe i zbalansowane, uważam. Parę slasha, tyle to może być. No dobrze, to teraz jest dużo gorsze pytanie, co dostaniemy jako pierwszego, bo... Mówię ci, Eligor. Nie mów, tak? Jeżeli to będzie Eligor, to będzie reset. Naaa, ble. O, decent. Chociaż nie możesz unikać jej obrażeń. Jej falki śmiesznych. To też jest banger swoją drogą. No chyba nie mogę, masz rację. A no. No dobrze. Nie podałem się to, że mnie koleczy manę. Au. Nie chcemy swoją drogą, w sensie mamy otwartą całą mapę, więc jak będziemy mieli takie rzeczy, to możemy po prostu przeskoczyć innej lokacji. Ja wiem, ja wiem. Chociaż wiem, że chcę spróbować. To jest dobre pytanie. Nice! Pog? Całkiem impressive. Jak już mówiłem, te rapiery mają obrzydliwego dipa. No. Dajcie mi, aż się z powrotem. Co, no, to ile melioglifów dostaliśmy na start? Yep.
Jeszcze jedyne ile, czego... Ile zakładamy, że potrwa ten randomizer? My go dzisiaj kończymy, czy nie, co? Nie, nie, nie. Tak, zerowa szansa. Taka jest za długa raczej. Counterpoint Volaticus. Nie wiem. Zastanawiam się, czy chcę wrócić tam na dół i zjeść do końca wakacje. Możesz chcieć. Masz rację, mogę chcieć. Masz Volaticusa, więc możesz przelecieć nas wszystkim po prostu. Wing. Cześć, Tate. Hello. Dobry. Au. Moment, kiedy gra odpala dosłowne Fly My Wings. Tak. No niestety. Akurat jeżeli chodzi o dopytanie wielkiego szczęścia, w sensie przeciwników. To to losowo dropi. Może tak. Dzieje się w tego kruka. Co na tym kontrola? Uważaj, żeby ci klatki nie zdropiły. Ha! 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 Chyba nie rozumiem. Frame drop? No, że gubisz klatki, to jest frame drop. Co ty jeszcze robisz na tej kąty? Odezwał się, kurwa, król komedii. Doskonale. Majówka to będzie piękny. Powiem tak, kto śpi na balkonie, to przekonamy się jeszcze kto. O, wieśniak. O, hello. Co do tego mi dajesz, wieśniaku? Podpor. To jest... Hej! Banter. O, kolejny wieśniak. O, dobrze. Monika zawsze to pora. Chyba tak. O, po prostu Monika. Jestem biaku. Czy ja mogę? Masz slajda? No, mam slajda, wing boots. Czym do wing boots? Jeszcze mogę pić. I mean, I guess, całkiem dobre. Gra nam sugeruje, że chce, żebyśmy ją szybciej przeszli, I guess. O, no, będziesz tam. O Boże. No okej, tam jest koszar, mam wyjebane. Będziesz mógł sobie na przyszły poniedziałek odpalić kolejny randomizer. Yep. Mhm. Dostać się w pierwszym pokoju w Dawn of Sorrow, Czerwonego Minotaura i Chaos Ring. Miałem kiedyś chyba taki rando z Ari, gdzie że mi wypadł... Tak, Chaos Ringa dostałeś na początku, no sam tak. Kojarzę. Kurwa, to był przypadkiem streamowany randomizer? Bo mógł być. Mógł być. Ja kiedyś miałem streamy. Kiedyś chciałem robić rando z DS3, ale go chyba nie zrobiłem ostatecznie. A to jest dobry play. Ja się boję robić randomizery z Soulsów z jednego prostego powodu. Mm. Już raz zostałem zbanowany za mod. Aaa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 a
zaatakować go. Chyba nie możesz, jeżeli nie weźmiesz questa, tak mi się wydaje. Aczkolwiek miło ze strony Bamko, że cię jednak odbanowali. Prawda? Mogli nie odbanować? Tak, było nawet chyba bardziej prawdopodobne, żeby cię nie odbanowali. Znaczy nie, no gdzieś czytałem, że oni wprowadzili coś takiego, że każdy ma jednorazowe prawo. Modpass. Do czego potrzebujesz kontaktu, Tate? Z tyle rzeczy się dzieje, że trzeba precyzować, do czego dokładnie potrzebujesz kontekstu. Dosłowny stream, ej. Yep. Żarty są zabawniejsze, jak ich nie tłumaczysz. Ja dzisiaj nie jestem zabawny. Masz prawo. A ja za to jestem, kto mam komedii? Banza moda. Miałem w Dark Soulsach 3 zainstalowanego kiedyś moda, którego zresztą nawet na Steamie ogrywałem. I przynajmniej raz mi się zdarzyło, że odpaliłem go poprzez Steama, a nie poprzez oddzielnie zainstalowany pliczek. I skończyło się na tym, że zostałem bardzo grzecznie i kulturalnie zbanowany. Bo Francuz zauważył, że mam zmodowane pliki. W sensie chyba gdybyś odpalił i po prostu bez włączania gry na online, to nie byłoby problemu. Wydaje mi się, że muszę w ogóle złączony Steamem, ale głowy nie dam. Really? Okay. Jak działa Steamless w Eldenie? On się odpala przez... Nie odpala się przez Steama, right? Chyba nie. Zresztą nawet jeżeli to nie jest banowalny.
Bo Seamless chyba w sumie odpala się z oddzielnych... Plików? Wiem, tak że wiesz, Seamless na pewno dodaje przedmioty. As in... No ja wiem, ja wiem. Znaczy, ja za pośrednictwem Seamlessa mogłem... Seamless ma też osobne zapisy przede wszystkim. A no tak, to prawda. Więc to nie stanowi problemu wtedy. Bo wiem, że przez Seamlessa można sobie też wygrywać jakieś różne inne mody rzeczy. Aha. Nie zagadałeś do po prostu Moniki. Prawda. Ona mi daje jakiegoś prosto teraz. Nie wiem. Nie zaszkodzi sprawdzić. I guess. Sukienka. No, potrzebujemy bawełny, a raczej 5 bawon. No dobrze. Zapisać nie zaszkodzi. Nie jestem przyzwyczajony do angielskiego dubbingu. Ja to też, aczkolwiek grałem z obydwoma, więc mnie to jakoś bardzo nie rusza. Następny był Vlasek? Następny był... tak, Vlas. Mhm. Jeżeli dobrze rozumiem, to, prostu, to tego wspaniałego Ruwa Spores by nie było, gdybyśmy wyłączyli wcześniej opcję. Mógłbym to przelecieć w teorii. W sensie, jak zrobić tak długo. Czy chce mi się to przelatywać? Nie. Może dostaniesz nowe glipy. Aczkolwiek bo metów jest tutaj trochę więcej niż ustawę przejdzie i nie będę samą. Mhm. Co masz zrandomizowane w ogóle poza wiadomym, oczywistym, czyli glipami? Glify, lokacje przeciwników, lokacje bossów, dropy, lokacje przedmiotów. To co taki... robią przedmioty? Generalnie nie losowałem głównie statów i map. A tak to wydaje mi się, że znacząca większość innych rzeczy jest losowana. Tak, dosyć kompleksowe rando. Chciałem wrzucić randomizowane dialogi, aż nie się zapierał, żeby tego nie robić. Dlaczego? Nie wiem. What do you mean? To jest tylko rando! A ja w dodatku nie gram za fabuły. Masz fabułę. Ma zrandomizowane to, jaki jest miły wobec was. Au. Ja na szczęście nie mam takiej opcji, ja zawsze jestem bully. Ty masz jeden tryb. Co to? Sandały. Te sandały są dobre, pewnie gorsza od Wing Bootsów. No, jeden defa za to, że wolniej chodzę. No. Boże, jaki to... Czemu Eklezja ma same bangery po prostu w ścieżce? What the fuck? No to najlepsza ścieżka z defowych kasowani. To tak. Nawet więcej. A może to ja moim zdaniem. Kiedy jest mój ruch, tak zwany? Trochę tak. No dobrze. Broken. Szafie. Ale dziwne, że nie dostaję jakoś więcej poziomów, biorąc pod uwagę, ilu pustników zepchnę. Może dostajesz expa za to, jacy by to byli w rzeczywistości? Dostajesz zrandomizowanego expa. Znaczy, mam wrażenie, że bafomety dawały mi więcej expa. Okay. A one co dość późno. Mhm. Chyba dzięki Bogu, że jeszcze żadnego to nie spotkałem. O tak, trochę tylko są bardzo przyjemne. Kurwa, Cave Toll w Eklezji, czyli The Fucking Cave. Trudniejsze niż nie jeden boss. Jop. Na to trudnych rzeczy, au. Yorick Moni. Tak. A ja cię umrzeć? O kurwa, o Boże, o kurwa. Który to teraz? Chyba go oleję. Ma sens. Bo jeden ci dropił tą glif do zmiany. Boże. Jebane automatony, zostawcie mnie. Ratchet Automatons? Prison Island? Chyba Prison Island. Tak. Prison Island into latarnia. Mhm. O Boże. Sobie zastanawiam mnie. O mój Boże. Nie wyobrażam sobie walczyć z krabem poza latarnią. No, o Jezu, kolejny banger. Po prostu uderzaj w jego osoby punkt za dużo obrażenia i będzie dobrze. Pierwszy boss. Nos, banana.
O nie. To będzie bardzo trudne. O nie. To będzie bardzo trudne. Oh no. Dostaniesz medal za niego. Chyba, że dam się trafić jak idiota czymś. No, I win. You would never. Potrafiłem pobić każdego bossa na medal, który miał 2 sekrety. Mi dużo jest zaszło na Rigorze niż na krabie? Nie wiem, ja zawsze jakoś na tych przejściach obywałem przynajmniej raz, bo nie potrafiłem znaleźć tej spota. Okej. No dobrze. Doskonale. Jestem gatem. Inbiform medal też są zrandomizowane i dają ci jakieś chore gówno. Czas sprawdzić. Okej. Medale są normalnie. No dobrze. Kolejny fenomenalny motyw. To czuję, że to będzie Shin mówiący banger na dosłownie każdy motyw. Tak, ja nie wiem, czy Ekazja ma motyw, którego nie lubię. Ale ten lubię wyjątkowo mocno. O. No dobrze. O. To się banger przyplątał. No i to chyba zasilnie, żeby się nie mieć? Nie aż tak. No i te niebieskie latajki mają glify. Czy się używają chyba glifów, tak mi się wydaje. Kolejny wieśniak. Ekazja była Ekazja jest normalnie w chronologii kasowaniowej. Ona jest... Czy jakąś trochę 19 czy 18? Końcówka 19 chyba. 19. Końcówka 18 to były Rondo Symfonia. Tak, końcówka to są 1800 na pewno. Strawberry Effects, ne. To nie są klipy. Kocham muzykę. Nie no, wydaje mi się, że rzadko, kiedy mamy jakieś kasowanie, które są w swoim własnym uniwersum. Lords of Shadow. Lords of Shadow głównie, Ezio Bejkina. Ja. A poza tym to... Zmieniasz się w tego, w robociuka. Doskonale. Poza tym jest... zdecydowana większość Castlevania jest jedno uniwersum. Mhm. Właśnie pominęliśmy ten śmieszny kanał, przez który się idzie tutaj, ale to tam dobra. Przez to, że mam otwarty świat, to trochę zapominam jednak... W jakiej kolejności były lokaty? Nie pamiętam tej gry aż tak dobrze, jak mi się wydawało. Holmes. Skrzynka? O, Jacek i gry z otwartymi światami, nazwę i bardziej ikoniczny duet. Ostatnio. FF7? No. Właśnie. 90 parę godzin, skończyłem 12 chapter dzisiaj. 16? 14. 14, to decent. Znaczy, hardki raz mnie odrobinę boli przez to, że trafę serduszka, gdy mógłbym potencjalnie chcieć na uniony. Ale jesteś nieśmiertelny, praktycznie. Kind of. Bardzo. Wiesz. Czyliło się. Odnawia 120 serduszek. Wyobrażasz sobie, że po prostu zbierasz gdzieś tam szczura z rogu pokoju, wgryzasz się w niego tak teraz i czujesz się lepiej? Yep. To jest to, co ta gra ci właśnie zaproponowała. Czarny atrament. Leczy 290, to? Doskonale. Są ludzie, Whitney sobie szocika. Tak. Nie kuć, bo stoi cały czas Valentine's obok mnie. Nie przedstawiałem go. Nie. Nie zabiję go, poczekaj aż klip użyję. Bo on. Oni chyba mają klip do użycia. Nie jestem pewien. Kojarzę, że mają. Sprawdzić mogę, ale. Nie wygląda póki co. Okej. Tak? Zajebiście. To jest Asebatus? Nie. Bo tam blisko. Kulki samonaprowadzające, wydaje mi się. Nie tam na pewno. Nie samo na prowadzące. To te świetlne, zwykłe świetlne się samo naprowadzały. Mhm.
bo świetne. Iluminacja się nazywa, bo te silniejsze iluminacje to były te podwójne, co się rozchodziły dookoła ciebie, już pamiętam. Ten szczur ma w sobie 127 serc, Kingdoms Hearts as szczur. Zdążę? Zdążę. A propos, doskonale. Eliminacja. Bolin? Kwestionuję, że wtedy bym nie trafiał, by the way. Ja też. Tutaj to przegapiłem, to jest łatwiej. Może. Cześć Albus? Literalnie nikt nie pytał? Albus. Guardians of Light don't come for whatever. I tyle i w Dominus. Not quite. Not quite. That's where you're wrong, kiddo. Bander. I'm pensing. Oh, Arkany, oh. Taruciara. Arkana is the means by which all is revealed. Not that decent. Ja tylko zobaczę, czy jest lepszy. Wydaje mi się, że zamiast Emeralda będzie lepsze. Chyba ja. Kolejna krzyńka. O mój Boże, moja pierwsza czapeczka. To Voluminous się odpowiada? Tak, racja. O Boże. Jest to niefortunne. Ramen noodles. Będę jutro robił nie ramen, ale noodle. Tak. O. Wyślij. I wonder where this one is going. No. 100% skilla. Mhm. 50% skoncentrowanej siły woli. Siłę woli to ja bym musiał mieć, żeby nie używać tego Władkusa. 15, a nie 50, tak. Racja. Idę. A sprawdzałeś, co robią te nudziory? Znaczy nudle? Co ja mogę przejrzeć, co ja tam mam? HP-ki. A, ticket leczy HP-ki. Doskonale. Literalna kartka na mięso. Nudle, czy nie, bo takie. Co? Doskonale. Bander. Czego nie rozumiesz? Empty, max up, nice. Doskonale. Rozumiem, że te... Nazwy, że te liczby są też randomizowane, tak. Dlatego są takie łak. Tak. Znaczy domyślnie nie muszą być, ale ja zrobiłem, że są. Słyszałem kota. Ew. Swoją drogą fajne jest to, że ci przeciwnicy, którzy wypuszczają... Czego kurwa jęczysz? Ruda żelaza tam rzuknęła chyba. No ja zdążyłem. Yep. Poczekam, aż się okaże, że jedną żelazo cię leczę. Yep. Stardew Valley as game. 280 HP za wpierdolenie żelaza. Wiesz, jak cierpisz na niedobór, to masz... Yep. O. Problem. To możesz przejść tym robocikiem chyba. Tak? No dobra. Możesz też nie. Czy było warto? Dej Smoltos. Absolutnie kurwa nie. Potwierdzam, nie było. Tak, to też nie było mądre. Jakbym jeszcze nie skakiwał w tej kolumni, to już w ogóle byłoby super. Cześć, Oxide. Chyba tutaj kategorycznie przelatuję. Jo. Jak wielkim casualem można być? Yes. Nie po to mowa do tej kłusa. Co do tego? Pamiętam, że w którymś moim przejściu przechodziłem... Good talk. Tak. W którymś moim przejściu farmiłem na tych główkach, co się spawnują.
jak wejdziesz w ten, w światło w tej lokacji. To zrobiłem ekspa na początku. No dobrze. Volaticusi. O Boże. Boję się. Co tu będzie? Eligor, ależ idzie pionowo do góry. Wow. Nie, nie skarb. A, okej, okay, to nie pewnie, jest. Pewnie krap jest oskryptowany, bo on by nie działał nigdzie indziej. No. Tam by nie działał. Moderzy to zrobią, żeby ci wszystko działało wszędzie. Nie chcesz wziąć dwóch toporów? Jak i tak bijesz chyba tylko tym? Zastanawiam się, czy Lumina tutaj byłoby okej. Okay. Być może. Nie no, Imo, możesz mieć jakiś taki goofy ass, po prostu ten... jak to się nazywa? O Boże, zapominam słów. Dobrze, że dzisiaj, a nie jutro. Już jutro przynajmniej mogę zabierać książki, więc mogę sobie, jak coś, to mogę się posiłkować. Sam otwieram spis treści. Jakie są słowa? Mniej więcej! Patrzyliście, że tam bezałem? Kodeks... Ja nie muszę tego samego kodeks be like words that kill. O sprite'a mi chodziło, by the way. Mm. Że jakiś śmieszny sprite po prostu. Nigdy nie pamiętam, czy on jest podatny na obrażenia, jak jest czerwony. Mam wrażenie, że nie. Nie wiem. Wiem za to, że chcę dla świętego spokoju sobie wyknąć podkę. Snip, snip. Snip. O Boże, nie mam many? You have no man. Skoro? Baaa. Skurwiony. O! Beautiful. Gaming. On mnie jebnie. A bejnie. Wings! Wcześniej mnie jebnął. Komu mrugasz? Yep. Sigh of disapproval. Mówię, ja się już przyzwyczaiłem do... Jak wiek nakazuje, bycie najmłodszym z grupy uprawnia mnie do odgrywania roli zawiedzionego ojca. Pomrugasz? Au. O, tam jeden wyje zawsze, że on mnie tutaj trafia. Stupką cię klipuje. To jest jeden z powodów, dla których nigdy nie miałem medalu na tym bosie. Animacja zabijania go jest chuj surowa. Yes. Jezus, to jest tak satysfakcjonujące. Wyobraź sobie mieć tyle krwi w jakiejś grze, która wychodzi dzisiaj. Dosłownie niegrywalne. Ultra kill! Kurta kill to nie gra. Jak mówiłem, dosłownie niegrywalne? Fuck off. Jezu, co za hejter. Ritmskio, zajebiście. Przydatne. Yep. Swoją drogą bardzo lubię to, że te glify są tutaj często przedstawiane w taki sposób, że faktycznie wpływają na otoczenie tym, że sobie tam wiszą. Strasznie to fajne. Ten jeden glif, który wcześniej znaleźliśmy, też... Z tego co pamiętam, to normalnie w lokacji sprawia, że to on leci. Tak. Podbija main time mind zauważalnie. Nie uważam magicznych rzeczy i wtedy. Tak, na razie nie. A, czyli mówisz, że tutaj powinien jeszcze wcześniej być? Nie, ale poczekaj. Ba. W sensie, że tędy, tędy szedłem do Play Season Island? Chyba jo. Tak. Zapisz? Po prostu szedłeś górą. Eee, kto by tak chciał? I would never. Nie zapisuj. Okej. Okay. W porządku. Skoro dobry kolega mi to radzi, to nie będę zapytywał. Klasyczny banter. A, czy ja tutaj nie mogę być? A, bo nie możesz pływać jeszcze. Yep. Czyli to na razie jesteś locked out z tej lokacji? No swimming?
snop. Ten snop ten moment, kiedy możesz spływać tylko jak masz relikwie. Na nie, co ty gadasz, Shin? Jakie zapisywanie? O czym ty w ogóle mówisz? Large Cavern, o tak. Doskonale. Idziesz bić superbossa. Idziemy do Large Cavern? Nie. Tak! Tam jest kurwa Jiangxi. Jacek! Tak? Do it! Nie. Nie, chociaż grę zapisamy. Nie czuję się ze sobą na tyle pewnie. Jesteś dobrym graczem. Nie. Bo... Zapominam, że ten przeciwnik istnieje. He for gore. Z całkiem spółki. Biorąc pod uwagę, jeżeli dostaję, to ja też bym chciał zapomnieć, że on istnieje. Jest szansa, że jesteś na dwa hity od niego. O. O, hello. Poczekaj na gryf, bo on wydaje mi się też, że używa. Na was slanko. Aha. O, już to pysko, ciekawe. Już wszystko wiem. Mm-hmm. Dobry tip. Podejrzewam, że z powietrza możesz kopać teraz? Znaczy się. O Boże. Motka. Jak tak. One się nazywały? Dekarabia? Chyba tak. Tak. A sam teraz przeciwnik. Kolejna tarta. Chuja warta. Ja teraz w ramach zabicia czasu oglądam sobie ten jakiś śmieszny... Mojego streama, wiem. Speedrun. Znaczy, to też, ale w momencie, kiedy tego nie robię, to oglądam sobie ten śmieszny 14-godzinny speedrun z Nocturna. Hard True Demon Ending. Doskonale. Brzmi bardzo fun. Dobry. Jest dobrym do włączenia sobie w tle, na pewno. Czy żeby jest, był jakiś white noise. Czy jest chociaż glitchless? Jest glitchless, tak! O mój Boże. God bless glitchless speedruny. To nie? Zawiera jeden z moich ulubionych momentów, czyli combo Dormina Eternal Rest zaraz po siostrach. Hold up. Jutro to pół godziny postępu. What the fuck? Nie wiem, boję się. Dosłownie nie chcę wiedzieć, co to było. Przeciwnik zaginający rzeczywistość. Piękne. Trudna zagadka środowiska. No i to też nie jest tak, że używanie magnesu jest jakieś bardzo skomplikowane. Nie jest. O, kary. Majówka foreshadowy. Zostajesz? Nie? No dobrze. O, balony. Bloons TD? Tak. Sidło. Bluny tak zwane. Małpki tak zwane. Co? Klasy? O Jezu. Ten niebieski mi jest zdecydowanie to one dużo. To są te z Ląku Drakuli. Doskonale. Te niebieskie. Bardzo przyjemnie przeciwnicy, nie wiem o czym mówisz. Dobrze. Wspominałem już, że bardzo kocham soundtrack Akrezy? Nie mogę być pewien, ale chyba ci się zdarzyło. No. Może zaraz. Nie, na razie pójdę tam chyba. O, fucking useless as werewolf. Ale ci handlkę na prawie stada. O kurwa, coś ci tam fajnego dropnęło. Mate. Nie, ty zdążę. Musisz. Nie zdąży. Dostałeś najlepszych przeciwników na to. To... Scumbag Une. Co to było? Jaki pierścień? Znaczy... Aha, jeszcze się... Wypadło ci coś dobrego, Jacek, bierz to co? Jakiś pierścień. No to potencjalnie może być giga dobre. Okay. Czy ty sądzisz, że ja rozpoznam każdy przedmiot? Nie, po prostu bawi mnie, że to... Tak hype'owałeś ten przedmiot, tylko po to, żeby powiedzieć po tym, że to jest jakiś pierścień. Znaczy ja też myślałem, że nie, że widzisz, że jest... Ja
Ja też myślałem, że to jest jakiś, nie wiem, Chaos Inc, bo pójdzie co... Ale to zaraz wam powiem. Jakiś pieśń. No dobrze. It's so good being a bully. Classic banter. I love my job. What the me? Przynajmniej się tym kryje. Wydaje mi się, że to był Star Ring i on podnosi regenerację many. Mógł to być też Diamond Ring, który podbija damage zadawany przez światło. Damage zadawany przez światło. Ten moment, kiedy jest trzecia w nocy i ktoś ci odpala przypadkiem wszystkie światła w domu. Ewentualnie odsłaniasz żaluzję w lato. Co za zakład, dziewczynki? Najlepsza, wiosna. Co, Student Witch? Jest. To nie ta gra. Ależ mu zdaje obraże? Okej, zdaje. Już myślałem, że zupełnie nie zadaje. O Boże. Okej. Był takie... My bad for being here, I guess. Ja planuję kiedyś umrzeć, bo to też ewidentnie jest blisko. Mam nadzieję, że nie. O, Szafiry też możesz wpierdalać jak Abigail ze Starby. Doskonale. Czekaj, ja nie mogę. Okej, dostałem chyba kościół jeszcze. Tak. To już jesteś Bond. Tam widzę jakąś sukienkę. On ci spawnuje dużo pieniędzy. Bo on normalnie upuszcza serduszko za każdy... krąg w kręgosłupie. A to chyba nie jest tak, że potrzebuje jakoś bardzo tych pieniędzy? Pewnie nie, ale... to już 10 za każdy ten. Żybki. Ciekawe co robią. 18 serduszy. Okay. Ciekaw, gdzie jest Nitesko w tym razie. Grzyby be like, come to Brazil. Było podobną, tą podobną ikonkę. On jest fajny. Fajny, 4 obrażeń. Bo on multihituje. Wiem, ale... wciąż tutaj... Okej, to też nie wiem. Buciot ci wyleciał jakiś. Może być. Spadaje chronisz, ten... O Boże. Chronisz Ina. O Boże. Okej, mogę po prostu latać, żeby szybciej. A propos grzybów wysyłających na fajną wycieczkę. Jacek, czy pamiętasz Don't Eat the Mushrooms? What is love? Nie, ja tu nawiązuję do jednego z pradawnych, antycznych let's playów. Jednego z naszych bardziej lubianych let's playerów, Proton Johna. I to była taka mała gra, która basically polegała na oddawaniu doświadczenia bycia na jakichś bardzo potężnych grzybach. Tak, to, okay. To był high experience. W przeciwieństwie do low experience. Nie chcesz zapisać? Nie. High experience, okay, tak wiem. Tego o kurwa, mogłem cię zepsuć. No dobra. Na, you doing! O kurwa, oni ci dają coś fajnego, nowego, smacznego. Właśnie tak, to musiałbym mieć na chwilę spokój od kolegów. Wings. No dobrze. Wings! You have a pizza face! O, pieśń. Pieśń siły. Może być fajan. Może być. Nie jest jakiś turbo fajan. Nie jest taki. To jest Starling. To jest Starling, czyli tam to jest Starling. To nie był Starling. Increase temper recovery rate. To może ci się przydać.
To też jest świetny motyw. To trochę jak w tym, że moje życie jest goated. The best song in the game. Ale Eklezja ma to samo co FF6. Ty wejdziesz do mnie do dowolnej lokacji i ci powiem, że to jest mój ulubiony otwórczy. No to za taki nudę zapłego. Są te śmieszne szkieletory, co nie umierają. Czym jest... To 449. Rozpierdalają mi te losowe wartości. Po prostu łapiesz gołębia, wyciągasz mu pióro z ogona, przegryzasz, nagle wszystko jak to. Czuję się jak gangbang. Tu dla ciebie pomarańcza, skurwysynu. What? O, ten stary refren. To jest to Virona, wielkiego Polaka. Chyba, że też to polski internet. Yep. I could never. Najbardziej obrzydliwa rzecz, jaka istnieje, polski internet. Nigdy bym w nim nie uczestniczył. O, I wonder. My jesteśmy international, bo robimy wtręty z angielskiego. O, fajny wypałek. Brussel. Okej. Alright, I'm allowed. Fajny wilkołak, bardziej jebany, bezużyteczny w chuj wilkołak. Sickle Town. Całkiem sick, jak mnie zapytasz. Najpierw zdefiniam sickle. Gdybym tego korzystał z kots. A propos bycia sick, jak się czujesz, Shin? Całkiem decent. Good. To chyba chodzi o to, że nieważne jakie glify on byś miał z normalnych glifów, to używa ci się ten odkosy. Aha. Chyba o to chodzi, zakładam, że to chodzi. Hatów o, możesz sobie od tego, możesz od dołu rozbić robocika, zobaczyć czy coś ci dropnie fajnego. Kurwa, pojebiemy. Nie zdążę potem. Nie. A masz szczęście do dropów. Masz mniej szczęścia do ich podnoszenia. Bundle. Ja może nie pobiję tego robocika w takim razie. Czemu? Po prostu zaprowadź go bliżej. Zatem on ma dużo HP na kanale. No właśnie chodzi, o to mi chodzi, że możesz trochę spędzić, posiedzieć na dole i porzucać. Nie, zamiar. Okej. Okay. Mam resztki szacunku dla swojego czasu. Okej. Okay. Hello? Aaaa. Hollow Knighta z dźwięki. Papa nada. Rapierka. A, czyli to samo, tylko... Jezu, aż to nic nie ustaje! Banana. O Jezu, on cię idzie przytulić. Mawrycz Konwentowicz. Free hugs! Słyszę, jak się numerę się lepną. Auer. To będzie, to takie dźwięki będziemy wydawać na kulturę. O, to jest ten pierścień, który ci dropnął wcześniej. Spierdalaj tego glifa. Okej. Aż się glif. Sapphire, Ice, ATP, C. Macie, kurwiks, miałem unusually dobrą walkę z Malikerem. Ty grasz Veldana teraz? Tak. Okej. Ten problem? No i party death jest właśnie tak silny jak ten. Jak ja mam dobrą jest. Podzielność uwagi w miarę, mam wrażenie. Chciałbym spojrzeć samo. No, moja też jest całkiem przyzwoita, chociaż kiedyś była lepsza niż jest teraz. Bardzo lubię tych przeciwników. Nie lubię z nimi dealować, ale lubię koncept przeciwnika. Strasznie fajny. Kurwa, te motylki. Symfonia z przeciwnika. O! Tak. KD! Cattail. Możesz zostać kot dziewczynką, I guess? Pożałuję tego. Co? Wait. What? Ha? Nie, najwyraźniej mogę... cię zablokować. Nie! To mnie... Zobacz, czy było to drugie, co dostałeś. To mnie zablokować. Dobra, tak samym już mogę. Czym, bo nie karty, tylko na samym dole. Bad kick, no. Well, jest to kick.
Yep. I on ma okropny delay. A, wiem o co chodzi, czyli to dostajesz, wiesz co, dostajesz, jak są te umiejętności, które ci się pozwalają zmieniać przeciwników, to dostajesz ich umiejętności oddzielnie, najwyraźniej. Okej. Okay. Bo jak się zmieniasz w Lilith czy coś podobnego, to masz taki, to jest twój atak. No dobrze, pośmiejmy się. No yeah, decent. Może być. A chyba to normalnie jest? Nie, tu jest menu tam normalnie, on jest w latarni morskiej. Tak. Znaczy przed latarnią, w tej lokacji przed latarnią. Kolejny fenomenalny motyw w swoim drogiem. The best song in the game. Kocham Dissonant Courage. Dissonant Courage? Dissonant Courage? To jak coś spierdolę w kuchni, to będzie Dissonant Courage. Będzie Mystery Food X? Nie, no aż tak to nie. Chyba Dissonant Courage zjesz i ci nagle zacznie napierdalać w głowie Dracula Boss Battle. Oczywiście ten Ceremony of Dissonance. No tak, no dlatego Dissonant Courage. No. O Boże. Hence the name. A cappella cover. Nie powiem, Volaticus memuje tego bossa odrobinę. Volaticus memuje. Kropka. Podamy całą naszą Volaticusię w tym miejscu. Volusi. Biorąc pod uwagę, jak się nazywa ten glitch, to Volaticusi jest całkiem oczywiste. Masz takie zapisy, jeżeli chodzi o muzykę. Ty nie tak bardzo lubi muzykę z całego ZX-a? Z Adventa nie, z ZX-a praktycznie tak. Praktycznie każdy motyw też uważam, że jest jednym z najlepszych w rządzie. Eklezja i ZX mają... Bardzo równe są ptaki i to strasznie nie lubię, że te ścieżki są równiusieńkie. Nie umiem wskazać jakichś zbyt wiele motywów, których nie lubię, ani w ZX-ie, ani w Eklezji. Trzymaj się Luna, miłego użytkowania twojej nowej persony. Pisz. Święty Boże, ten bot nigdy nie umrze. Może ma hapeki tego? Menitera? Nie wiem. Meniter! Doskonale. A co tu jest? Co tu jest? Dobra. Na karabin. Kusza. Meliarkus. Melio. Man-eated! Unlimited! No dobrze, czyli to oznacza, że musimy iść do... Albo Algirosa? Somnus Reef? Is that a fucking Final Fantasy 15 reference? Tak. No zobacz, co jest tutaj pod drugiej stronie, bo normalnie pod drugiej stronie jest Skytalker, by nie zabił na hita. Potwierdzam, byłem fanem... Byłem jednym z trzech fanów w 15. Potwierdzam, byłem finalem. Potwierdzam, byłem Krystalem. To jak się nie ogolę przez parę dni, to czuję się jakbym wypełzł z jaskini. A nie, z goleniem aż tak nie mam, ale... Zdarzałeś taki moment, ty jak włosów nie umyjesz, to tak masz. To zdecydowanie. Ja tak mam, jak się nie ogolę na czwarty dzień, bo już pierwsze trzy są... Trzy dni spoko, ale czwarty już jest dum. No nie, mi to aż tak nie przeszkadza. Ale... No ty przecież ty hodujesz pełny zarost, krótki, bo krótki, ale jednak hodujesz, a ja nie. Hoduję to mocne słowo? W sensie potrafisz podtrzymać brodę przez jakiś czas, tak że potem jak się ogoisz, to wyglądasz jak zupełnie inny człowiek. To na pewno. Miewasz pełny, ja nie. Mój święty Boże. Spuki? Spupi z kiwi. Dobra,
że co 15 minut nasze kolektywne IQ spada o 10%? Tak. Kiedy w końcu spotkamy się razem, będziemy niepowstrzymanie głupi. That's a fact. Nie mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć tego na streamie, ale tu wstawcie Weskera, który mówi complete mental. Z tego słowa nie mogę powiedzieć. Kod dziewczynki. Dobra, nie mogę. Potrzebuję jakiejś innej tej. No Boże, moja mana. Stygnaj. Nigdy dobra. Ulubiony przeciwnik. O kary. Holster. Holster. To możesz... będzie fajny, miało fajny efekt, jestem przekonany. Możesz być teraz z koniarą. Nie. Będę Holdgel. Dreadl? Fucking excuse me. Deviling. Szkoda, że nie Deathing. Jest. He's just a fan of Janondorf from the Gerudo Valley. Yes. Tak, i gra w Jacze. Tak, potwierdzam. Grałem w Jacze. Jadem. Mam jakieś... Jaką Jacze grałeś? Mam jakieś trzy gacze na telefonie. Tak się właśnie zastanawiałem, ta cisza mówi wszystko. Czemu? Czemu nie? Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz wyjść z nałogu? Mam je dosłownie tylko zainstalowane, nie gram, nie? To po chuj nie trzymasz. Bo nie chce mi się ich usunąć. Ja ci pomagam. To ja bym kawał, że dam się do ręki mój telefon. Są rzeczy, których się nie odważy zrobić. Tak. Chodzi o mnie, czy w ogóle o dawanie telefonu? Tak? No, może na dole. A mi tutaj był jeszcze jakiś glif. I to nie był jego glif. Nie, to nie był glif, tylko był... Był tam torpor i masz ten efekt od zniszczonej ściany. Nie, bo tu... Czekaj, to ten torpor tego NPC-a na dole był tutaj? Tak. O, tak. Znaczy... No tak się wydaje. Ja dropnął ci coś. Shin to jest solidna firma, nam pomoże z nawykami żywieniowymi, z nawykami gaczowymi. Tak, Diogrando. Z edukacją muzyczno-wiedzową. No, tak. Nie, z tym to wy mi pomożecie, zabierzecie mnie kurwa do szkoły. Właśnie to robi Holzfer. Leczę specyfikowanie, doskonale. Mogło być gorzej. W sumie to ma sens, zdejmuję Bonera. I what? Nie uhonoruję tej wypowiedzi odpowiedzią. Doskonale. No. Gacze nie pomagają w jaki sposób, że nie masz kasy na jedzenie? No, ja miałem na myśli mniej więcej to, że jak dotykasz końskiego włosia, to schodzi ci boner, czego nie rozumiesz? You right, mate? You! Jak to się robiło teraz? Zaczynasz channelować wciąganie glifa. Śniw. Wyłączasz skrzydełka i robisz sanko. Dawaj, wciągaj to teraflu. Tak? Zajebiście. Właśnie kojarzę, że to się jakoś inaczej robiło, tylko nie pamiętam jak. Nie wiem, czy tego z magnesu nie trzeba robić. Nie, na pewno. Nie możesz chyba robić sanka i trzymać magnesu jednocześnie. Więcej gaczy nie kubełków. I oto dlaczego nigdy nie zostanę gacza gamerem. Bardziej chodzi mi o to, że wydaje mi się, że musisz się wybić magnesem i przez to, że będziesz miał pęd, to... Tak, masz rację. Masz rację. Opływa. Co jest całkiem niekorzystne, bo to wygląda jak aserbatus. A tak, masz rację, już pamiętam. Spróbuję to zrobić jeszcze raz, ale wątpię. Raczej nie.
O kurwa! To będę ja zaraz zlatując na dół. Szanowna naciągająca się na magnesie. Znaczy, to może mieć sens, jeżeli zacznę na samej podłodze. Tak. Bo teraz możesz... spadałem trochę za wysoko. Możesz spróbować, ale wątpię, czy się da bez magnesa. No, zobaczymy. Tak, magnesu, nie magnesa. Magnesa, nie magnesu, przepraszam. Bo to z drugiej strony, wiem. No. Nie będę próbował. Magnesa. O. Na dół zejdź. Widzę, widzę, spokojnie. Tu jest working. Ktoś? Ej, masz dwa rapiery, możesz spróbować poszatkować robocika. Tak. One są actually szybciutkie, więc... możesz spróbować. O kurwa. O. No dobrze. O. Czy to panuje kiedyś umrzeć? Nie wiem. Ciężkie pytanie. Nie chcesz już Uniona przejechać? Okej, nie musisz. Teraz. Tak. Ja też nie będę tego podnieść. Oczywiście. Aleksandry. Aleksandry. Co robi? Ten obaczek nie zdaje mi aż tyle, ile myślałem, że będzie mi zdawał. No, to z tego mówię, możesz chcieć spróbować go tam pociechać. Zobaczyć chociaż, czy coś ci da ciekawego. O! O, może już bije. O! Tak? To zajebiście. Myślałem, że... w sensie, wiesz, spodziewałem się, że to będzie ten, co ci daje... drop glifu. Dobrze, że tu przyszedłem, I guess. Oh, oh. Tak, miejsce na tą. Thanks. Skrzydła. Kurwa. To był niezamierzony ją. No kurwa, pizza face jebany. Co? Nie, ten łeb po prostu. Morda w sosie pomidorowym. Freddy Krueger. Dobra, chcę chyba w prawo polecieć. I tak po prostu polecieć. Zlatowałem. Ale żeś se poleciał. Yep. Bro is not going anywhere. Bro is not winging it. Straight up wing it. Znaczy, wydaje mi się, że to jest tylko wyjście do lokacji, więc... A nie, przepraszam, jeszcze mam zdejść to. Właśnie, chyba przy tym jesteśmy. Mamy face quest. Co robi Aleksandryc? Leczy trochę HP. Tak. Wraca się do wiochy, się wyleczę. Pamiętaj, że masz ten słoiczek z serduszkami? Mhm. Przy okazji zagadam. Z NPC-ami zobaczę, co jest w skrzynce. Taka suku. Zajebiście. Danis nie mam. O mój Boże, self-made wylatuje nawet z Vitality B. Widziałem. Bo też. Douglas tam wraca, idzie. Wraca. Ten idzie Douglas. Tam. Douglas jest deportowany z powrotem do Vitality B. Douglas. O kurwa. Douglas? Panowie. No. LNG The Shy. O. Okay. Jest, no to mam. Jest niezerowa szansa, że to się spełni. Mam nową ulubioną drużynę w Chinach, let's go. O kurde. To szkoda mi Ziki. Czemu nie lata, bo miesiące? Wiem, wow. Wiem, że to nie jest coś, co jest coś, ale... Impressive, very nice. Yo, there you are.
Tiny sadkę. No dobrze. No, potrzebuję psadż. Czek. Bagno? Nie wiem, może być. Właśnie nie pamiętam, gdzie się legitnie idzie. Chyba bagno. Może być, zobaczymy. Wszystko jedno. Mamy dużo. Mamy dużo miejsc do sprawdzenia. Chyba nie ma żadnego miejsca, które nas zablokuje, bo mamy skrzydełkę. Mamy Volaticus. Istotnie może to trochę pomagać. Kolejny fantastyczny motyw. Odbieram szczeka trochę, tak? Jebane ptaszy, dwa jak zawsze startowanie. Czu? O, czekaj, ty. Od niego chcesz sanko? No właśnie, chciałbym, ale... Jesteś w niesprzyjającym środowisku. Tak, tak. Musiałbyś pojebać robocika. Robocika i ptaszydła. No. A ptaszydła się chyba tutaj tonują. Chyba tak. Nie rzucają fenomenami, żeby ci nie było zbyt smutno. Te drzwi są tak naprawdę rzuta, nasze rzuta dajni testa. Nie, chyba nie. O! Kurwa! To nie było ani testa. To zdecydowanie nie było ani testa, ale skraknij to. O Jezu! To blało. Dla bezpieczeństwa. Nawet nie blisko. O Jezu. O, no. O, jeden mi uciekł. Opływa, o Boże, opływa. Co to za pokój? O Jezu, o Boże, opływa. O, no. To jest pokój, żeby go kompletnie zignorować. Tak, cave trolle i te śmieszne puszki. Jop. Jedno i drugie byłoby w stanie mi teraz pewnie tapnąć. Bardzo intensywnie. To pucha chyba nie, ale ten... Ale... Tyrol z pioruna no. Mógłby mnie czekać. Troll na pewno. Albus tu jest. To chyba nie jest to miejsce, w którym powinien być. Gadasz. Nope. Miałem rację. Mamy. Nie, to jest dosłownie tak, że widzę cave trolle. Nope. I'm going to nope the fuck out of here. Kiedy przez perspektywę mi się... Oj. To nie jest motyw, który jakoś bardzo uwielbiam. Jesus! Uważam, że jest bardzo dobry, ale nie jest to best song in the game. Konkurencja jest po prostu zbyt... No. Kolejna ósemka w morzu dziesiątek. O Jezu. O. To są te niewielkie skurwysyny. Boję się trochę o swoje HP. I tak istnienie niebieskich skurwysynów implikuje istnienie czerwonych skurwysynów. Niezaprzeczalnie. O, to jest nice. A i tu jest ta skurwiała piaskowa ryba. Nie lubię tego. Pytanie, czy tu będzie skurwiała piaskowa ryba? Raczej nie, ale nie lubię tego. O! To nie jest niebiesko. Skap tako. Doskonale, przydatne. Eligor. Nie mów tak. On da też jest skryty. Fucking hell. Albo po prostu mam takie ofertę. Na, niemożliwe. Spadałek paskudnik. Shinji, to niemożliwe, żebyś miał ofertę. Pogadam się. Au. To nie jest tepio. Nienawidzę tego bossa. Okej.
Au. Ej, lecę. Au. Poczekaj. Uje. Hey, fucking excuse me. Are you fucking joshing me, mate? Kazuma Kaneko wykurwił właśnie Zatlusa. O, okej. Okay. To przykra sprawa. Ciekaw jestem, ile on tam... Nie jestem pewien, czy on dalej był jakąś dużą postacią w tych SMTK-ach ostatnich. Na rybo! Naprawdę? Jacek, nie szanujesz fanów strasznie, tak chciałem tylko ci zwrócić uwagę. What? Zwraca się do Sebastiana, który jeba na rybo. Nie powiedziałem o Sebastianie nic, wypraszam sobie. Sonic Frontiers 2 in development. What a surprise. Midori potwierdza, this is correct information. Jeżeli Midori potwierdza, to znaczy, że to faktycznie istnieje. Co to jest Richard Lewis świata gier ostatnio? Tier 0 Sega Leaker. 4 ba panuje, wejść, dziękuję. Tak jak tam, tak jak Ricardo jest królem newsów esportowych. Midori jest kinda goated. To mam wrażenie, że... Znaczy, nie to, że mam wrażenie. Jakaś część mnie myśli, że celowo Atlus wypuścił kogoś takiego, żeby sobie działał na Twitterze. Możliwe. Jako... I mean, to odniosło skutek, to jest dla nich całkiem dowolony ruch marketingowy. Bardzo dużo ludzi teraz mówi o Midori. Hej, co tego bossa? Ja powoli też zaczynam. Absolutny poskudnik. Lubię, kiedy można często atakować bota. No. Yone as enemy. Ciekawe, jakiego rodzaju obrażenia zadaje. Emocjonalne. Tydu! Well played. Popływ w imię. Ile może wytrzymywać jeden boss? Ona jest strasznie tankowata. Ta ryba. Fisze. Co? Zajebi się? Zium. A kurwa, chwara lu! Suplex out of nowhere! Nice. Dojebany boss. Now you fight it. The chwara lu. Warrior. Warrior. Uwielbiam chwarę, ale nie ukrywam, trudno mi się z nim walczy. To daje... Boss w mojej trudnej grze jest trudny gasp. Najgorzej. Tej animacja jest tak głupia. Znaczy tutaj to jest kwestia tego, że nigdy nie miałem czasu się go sensownie nauczyć. Nie. Potrzebuję pomocy. Gdzie jest Nitesco? Nie mogę grać w grę. Nie mam Nitesco. To tak nie wiem, mogę ci Nilidla znaleźć. Nie fucking hell. Mate. Mochi ma ten mój... Muszę sobie podmienić M na B. Wibocci now? To... This is what egzaminy adwokackie dostu, a motherfucker. A myślałem, że to z tobą ma... Typ z egzaminów jest coś dokładnie kurwa taki sam. What do you mean? No,
Zajebisty. Hasta. Też myślałem, że to jest meliorapier. Z ciekawości. Będzie słowiotka raczej. Wyżej go. Nie, nie, zastanawiam się, co to było to czerwone. A, nie wiem. To na plecki będzie. O, właśnie. A, nie masz tego. To wszystko już miałem. Tak. No nie wiem. Może po prostu w cutscence... Chyba by nie ludzi siedział. Jest nas. Tak. Ja chyba moczy nigdy nie jadłem. Ja też nie. Przynajmniej nie kojarzę. Nawet żebym... Nie kojarzę nawet, żebym miał kiedykolwiek okazję, żeby zobaczyć, że jest jako taką. No może. A to jest do dostania w miarę reliably w... Pewnie jest, ale... Ale bardziej kwestia, że nie szukałem. Zajebiste kary. No. Earl Grey. To nie było zamierzone, ale... Był całkiem drastyczny. Skosy? Na kuskusy, kurwa! No dobra, to on się tam nie ruszy. To ja mu absolutnie nie będę w tym przeszkadzał. Jak na razie bardzo mało losuje mi, bo to zauważyłem. Tak, ale to może być kwestia tego, że niektóre są... Oskryptowane. Niektóre są związane z arenami. Aha. Po przeciwników ci losuje, tak jak Chosen Une tutaj. Okej, okay, powiedz. Chosen Une to też jest banger. Dobra. On miał coś chłodnego, ale... On miał coś, co już podniosłeś na pewno. Tak, tak, tak. Właśnie o to mi chodzi, że już to miałem. Przecież to nie jest tak, że... Tak, tak. O Boże. Dostałeś... O Boże. Fun. Health najlepszy status w grze. I swear. Tak? Tak? O, to ciekawe. No dobrze, poczekamy sobie chwilę. Ja tego pokoju nie mam zamiaru zrobić normalnie, ja go przelatuję. Nie dziwię się. To jest przeciwnik bonusowego dungeonu. Ten też. Wiem. Jestem ciekaw, ile ci zadają. Nie chcę sprawdzać. Podejrzewam. O Jezu. Coś jakoś odnażało w specjalny sposób? Nie, podnosiłeś glif. Tak? Mhm. To zajebiście. No. Co, że nie masz Magnesa? Actually, bardzo ci przeszkadza. Nie spodziewałem się, że to będzie aż taki problem. O, Volatikus taki dobry. Emil, ale to dobrze. To dobrze, że Volatikus nawet dostany wcześniej nie pozwala ci po prostu przejść każdej jednej lokacji w grę. Bardziej zastanawiam się, gdzie w takim razie jest. Czekaj, wróć tam. No ja to nie przejdę, bo ten. Nie, podnieś do góry. Do góry. Coś masz tego? Masz toporka, nie? Wyżej. Rozbij ten pomniczek i będziesz mógł z niego glifa wyssać przecież. O, hell. Minimalnie nie styka z... Unionem jakimś? Fuck, man. O, Globus. To, Globus. Czy Globus to było to, co miał Albus? Nie, Albus miał Acerbatus. Globusa miał Obolo. Czekaj, czym był? Idę zobaczyć, czym był Globus. Ta różowa kuleczka. Globus. Tak. No, może bez jego. Jezus, ja pamiętam tego tak dobrze jeszcze w Olifak. Tak, no to okej. Już pytę. Nie
pojedą. To nie ma zamierzone. Gdybym miał grosze za każdy niezamierzony ruch wykonany. O, gdybym miał grosze za każdy niewykonany ruch podczas grania w Celeste. Mam wrażenie, że magicznymi glifami absolutnie nic nie bijesz. Moje staty mogą mieć na to wpływ, ale nie jestem pewien. No wiem, zdaję sobie sprawę. Boże. Backfire? O no. The best test? Au. Your literal gold? True. Twoja literalna koza? No dobrze, Giant Dwelling w takim razie. Pamiętam, że z bossem tutaj za pierwszym przejściem się straszliwie męczyłem. Również. O, to ładnie wejście. No dobrze. Zostawmy to, I guess. To zwykły motek chyba? O Jezu, za dużo wszystkiego naraz. I ten, że globusik mocniej je skręcuje. A, bo te kawalerzyste... Słabsze dają mi więcej mind. Na. O Boże. Padłem na schudnie. Oj. Hey mate. To wyglądało bardzo niebezpiecznie. Czym to jest? Hidochem. Większa expa. Nie było okej, ale dać ci staty dla tego. To nie tak, że exp sprawi, że będziesz miał więcej statów prędzej czy później? Prędzej czy później, tak. Nie sprawdziłeś pokoju po lewej na górze? Tak, bo nie pamiętałem, czy tędy się idzie dalej. No i już tam wrócę jeszcze. Buty kozaka. Panie doktorze, mam pańskie buty. O, świetne. Ojej. Tak na wejście. Dobry design. O, kurwa! Zabij tego przed. No to, daj wyjście. Świetne. O, daj się tą mandagodę. Jednak są. Aż nagle nie wchodziło w ten sposób. Boże. Oj. Kładki też mi niestety trochę zadają. O jeden. Ten skąd się tu wziął? Ryby wiszące w powietrzu zawsze są takie... To nie ma tego na myśli. Ale to... To nie wypadł. Jak to co sobie ignoruje? To jest projekt na mowę całkiem fajna. Open fight! Platinum mail, platinum mail dostałem. Czy tam jakiś mail platinum mail? To jedno wyżej. Okej. Platinum mail. Masz rację. A, jest całkiem słabe. Jest całkiem decent, potwierdzam. Okej. Okej. Ja rozumiem. To ciekawe. A... O Boże! No dobrze. To muzyka i śmiech. Banger. Jak się best song in the game? Dajcie mi...
dobra. Wow. Jak się trafia w to dobra. Nie, nie bać. O Jezu, to nie chciałem. Au. Ile? Au! Ja się go boję. Nie jestem. Ja nie jestem wcale aż tak daleko od Albuta. Tak, ale nie podnosisz praktycznie w ogóle. Nie bijesz prawie w ogóle przeciwników. Więc nie masz akcji. To chyba zmienię zdanie odnośnie bifów. Aż tak dobrze bym chciał. No dobrze. Au. Gdzie są rzeczy na hatach? Zastanawiam się, co on mnie może myśleć, jeżeli będę odpowiednio daleko od niego latał. Jeżeli będziesz odpowiednio daleko, to nie. No dobrze. To, że ja go też nie trafię, to już zupełnie inna sprawa. Właśnie wydaje mi się, że może być na ziemi i nie jestem pewien, czy łuki w ogóle mają, tak chyba. Powinny łuki mieć, mają, ale... Mają, sprawiają ten, że strzał spadają w górę. Czy ja mogę wykonać Juniona jak Patan? Chyba nie. Raczej nie. Nie jestem pewien, czy chcę teraz sprawdzać. O, dobra. Nie był jakiś bardzo imperatyw, ale... Był akceptowalny. No walka chwilę potrwa. Posłuchać jednego z najlepszych utworów, że... Yep. Takiego jak każdy w tej grze. Nie, akurat nie, ten motyw jest nie jeszcze jeden z lepszych. Story of Distortion jest wyjątkowo dobra. Pamiętam, że ktoś z was dodał na... Ja. ...wizję muzyczną. Ja go jakbyś muzyczny tylko ty robiłeś. Uwielbiam te soundbite'y Albusa. Ta? To zajebiście. O Jezu, co on ci daje? To nie jest Niteskopada? Nie, to może być Eskopados? Do minus. Nie, do minus. Okej. Okay. Pierwszy z do minusu. Do minusi. Yep. Nie wiem, czego się spodziewałem, ale... Muszę wrócić tam na dół teraz. Prawo jest jeszcze przejście. Tak, na pierwsze po lewej. To są pewnie warpy. Nie dziwię się. Obydwa. Są w takich miejscach, że mogą być. To nic nie dawał, więc whatever. O tak. Okej, jestem skompowany, nie ruszam się, rozumiem. Znaczy, nie ruszam się, nie atakuję.
Nine dostaje 1, bo z tego byłaby tragedia. To jest fajne. No, one. Platinum mają ci bardzo ładnie. Pomaga. Vic Viper. Vic Viper! Wow. Co robi Vic Viper? 87 Goddamn. To nie the guy. Nie wstawiasz nagę, mamy segment. O, dobra. O! On mi dużo wydaje. Sedno Legends już mieliśmy. O, dobra. Sam fakt, że muszę przejść właśnie tę lokację. O Boże. Jest taki trochę. Czy to jedno co mnie nie ma walpa? Przez całą lokację? Najwyraźniej. Znaczy, ja wiem, że jak przejdziesz lokację, to po prostu wychodzisz z niej, ale. Dobra, teraz gdzie. Już ta jest dosyć mała? No, jest w miarę mała, to jest fajnie. Doskonale. No dobrze, to gdzie jeszcze nie byliśmy? That's a good question. Była ta jedna lokacja, gdzie stwierdziłem, że pierdolę, bo były dole na wejście. Gdzie tam musimy jeszcze iść. Jeszcze w kilku chyba nie byliśmy. Nie, no wydaje mi się, że tylko tam, gdzie to. No i Lunch Cavern. I to Mystery Man, no to było. No. O, doskonale. No dobrze. Jestem ciekaw, ile on ci zada. Nie dowiem się. Nie mam zamiaru się dowiadywać. Inaczej, czy jest w stanie cię tapnąć? Bo podejrzewam, że jest. I jakby mnie zmultihitował na pewno. To oczywiste. Na jednego nie powinien. Te jaszczury chyba mają najsilniejszy ten mieczowy ruch. To będzie Melio, a jeden był Sekara. Co? Dawaj, co się. Tak. Chyba po obu stronach są wyjścia. O, to jest tam. O Boże. O Boże, to jest Kato. Opływa. O Boże, opływa. Trochę ci bije. Trochę. A nawet nie najsilniejszym ruchem. Brakowało ci żelazu? O. To jest Neuma. Nie kojarzę nawet Neuma. Nie korzystałem z niej nigdy chyba. Ona jest oryginalnie tam, gdzie na górze musisz się naciągnąć magnesem, bo ja próbuję go bardzo. A, tam, okej. To jest ten... Jezu, ja grałem w okresie ostatni raz 7 lat temu. O Boże. Ja mam wrażenie, że ostatnio grałem w Eklerze, jak zrobiłem z niej Eklera. To też pewnie kawałek czasu. Yep. No, Silver, doskonale. Ja nie pamiętam, kiedy ja grałem w Eklerze. Ty grałeś w Eklerze? Grałem w Eklerze, tylko to było w chuj dawno temu. No dobrze, czas wrzucić się do Queenu muzycznego. Ja mam coś z Eklerze na pewno. Bonduit. Dot. Oby tam na końcu było Nitesko. A nieważne, co dostajesz 3, bo masz tego ostatnim maila. Nieważne, to już nie wyjebano. No, skurwa. Jak mi teatka? To zdecydowanie nie leżało, bo oni też tam. Ja przynajmniej odsłania, więc bezpiecznie jest wrócić. Nie pamiętam w tej chwili, jaki jest ten legitny sposób przechodzenia którymś z elektrycznych glifów, co oświetlasz? Robocikiem. A, robocikiem. Ojej. Robocik jest niewrażliwy na kolce z tego, co nie, bardziej chodzi mi o to, jak sobie drogę oświetlasz, żeby wiedzieć, gdzie masz iść. Wydaje mi się, że nie oświetlasz, tylko robocikiem. Zobacz na górze, czy czegoś nie masz najpierw. A, to jest was. No, tam pojedzie. Tu jest Albus, myślę. Domyślnie. Ty tu będzie Rigor? Nie, tu będzie Barlow. No. Monkę! Czy to jest kolejny cave? To... Nie. Nie.
Zobaczył, on będzie ktoś miał gdzieś pewnie. Aha. Mogę? To jest ogniste. Albo wolny gniste. To dziś nie też chodzi. To najpierw musi go jeszcze raz użyć. Hej. Wolny gniste. Ja wiem, że mam pik tekstowy, jakbym bardzo potrzebował. Zdaję sobie z tego sprawę, żeby nie było. Jakby znowu było, był softlock. Yep. A, masz? No to no. Tak. Okay. Przy generowaniu sieli twarzy. Chcesz mi go wysłać? Nie. Nic ci nie powiem, chcę tylko zobaczyć, gdzie jest parę rzeczy. O, siema. Ilu? Dziwnie się zmieniłeś, Albus, przyjacielu. To wygląda jak całkiem typowa growa przemiana. W sumie zamienili się nicami po prostu. Patrz, tak to biło. Kocham, bo są podkawy. O kurde, 250. Co za bok. Ile? Ile? Ja nie jestem pewien, że nie jestem na hita w tej chwili. Nie na hita, ale na dwa. Na hita jak cię... A bo ja się tego unikałem. Stało się pod... Musisz przygotować. Nie wiem, czy ten by cię nie zabił na hita teraz. Mógłbym. Yep. Jak mówiłem, jak cię uderzy dwa razy, to na pewno... Nie, miałem 120 HP. No, uderzył cię dwa razy. Drugi mi trafił za 120. No tak. Czyli zabiłby mnie na hita. Tak, ale uderzył cię dwa. Nie zaprzeczalnie. Gotowe. Nie, no to chyba zostaje. To, że on wyjeżdżasz tym tworem. Ale to się nie różni do walki pierwszą. Znaczy właśnie za bardzo z tą, gdzie normalnie się z nim walczę. Praktycznie wcale. On też nie ma żadnego środowiskowych nierówności. Podrzuć tą notatkę. Bardzo chcę zobaczyć, gdzie są niektóre rzeczy. Podejrzeć pod tymi. Nie będę ci nic mówił. Królec. Prosty ciekaw. Oła. Bogu dzięki, że cię nie wrzuca od razu do tej walki. Wait a minute. Do minusy musisz założyć. To muszę założyć? Do minusa chyba? To muszę założyć? Nie pamiętam obecnie, co to się robiło. Tak? To zajebiście. Nie pamiętam, co to się robiło. Duże ilości naraz do minusów. Nie rób tego, co właśnie robisz. Ale ja dosłownie nic więcej nie mogę.
próbowałeś przeczytać to, co on ci mówi? Co? Chory tak. Koncept? Tak, on mi mówi, że ja mam po prostu rozbić trumnę Dominusem. O Boże. Prawdopodobnie nie znalazłem gdzieś tego. Gdzieś któregoś Villagera i przez to nie mam tego. Przez to nie mam normalnej walki z Barlowem. Może? Mam niebezpieczne pytanie. Zapisałeś przed bossem chyba? Tak, ja nie zapisałem po bossie. Po bossie mi wrzucał do tego, do Barlowa. Czy nie musisz zrobić przed tą walką, tak. Przejść? Musisz znaleźć wszystkich Villagerów? To nie było 10 gier, to było też jedna. Broszka. Może po prostu, wiesz, przerobili te monetki? Nie, tak. Nie, są fajne, okej. Nie, bo tu mam wszystko poza bossem. Muszę popatrzeć, gdzie jeszcze nie mam rzeczy. Na pewno w tej lodowej. Tak, ale tam wydaje mi się, że potrzebuję magnesu. Tak. Chyba, że w jakiś śmieszny sposób to zgadnie inaczej, a ja o tym nie wiem. Nie. Bo tam też masz miejsce do naciągnięcia tego magnesa. Gdzie może być magnes, się zastanawiam. Polatam zaraz po lokacjach i zobaczę, gdzie jeszcze mam niezwiedzone kwadraty. Bo potrzebujesz magnesa? Żeby odblokować ten lodowy segment. W lekcji nie, w wiosce nie. W lesie była prosta ścieżka. Ona... Tak. Na sterze nie. Tam był jakiś kujowy glif, tam gdzie były te. Tam gdzie były te bloczki. Tak, ale tam była chyba zwykła kosa. Tutaj wciąż nie ma pływania. No, ty pływać jeszcze nie możesz. Pamiętasz jak się pływanie zdobywało? Nie, że taki sterik nie był. Chyba tak. To nie na dole, ale to było to lodowe. Tak. Mnie blokowało. W Oblivion Reach mam wszystko. Prosta linia. Laczkawer nikt zda. Tutaj nie były na górze jeszcze. A. O, no tak. Zostałem się chyba węższym, gdzie się tepnę. Kochany randomizery? No tak. Nie, dlatego wytycham. Nie chcę się powtarzać po raz 70 roku, przez co słyszę ten motyw i mi dobrze. O. O, nice. A cóż to? Ojejku, rany, tak zwane. I co, tutaj magnes? To nie wygląda jak magnes. Nie. Nie też. O, to jest poleży. Ciekawe, czy też mnie leczy. Sprawdź. Tak 38 HP. Potężny. Nie spodobała mi się ta sztuka. No. Nie jest to pokarm dla duszy. Co? Pokarm dla duszy leczy manę, a nie HP-ki. Elden Beast Dead, postać na DLC-ka completed. Yeah, let's go. Catch. To teraz możesz kończyć personę. To po egzaminie jest tam przewidziane. 4 dni i jesteś wolny. Ej. 4 dni i możesz zacząć żyć jak człowiek z powrotem. O Boże, no! Potwierdzam? Ja pierdolę. Będziesz panowie, miał wolne weekendy wreszcie. Panowie, kurwa. We are so fucking back. Będę... Najważniejszy jest ten luz psychiczny. Że nie wisi mi nad głową ten, kurwa, egzamin pierdolony. Yep. Dzięki Sebastianie. Byle jutro dobrze zacząć, myślę. No i żebyś ci dobre RNG siadło na umowach. Umowach, tak. Złote pieśnie. Na handlówce.
tak sobie już miałem. Before kurwa będzie pozew gospodarczy, ale ryknę wtedy. Chyba całkiem proste. Właśnie, nie miałbym nic przeciwko. No. Właśnie sobie wyobraziłem, jak okropnie było, gdy na przykład dawajcie jakiś przedmiot kluczowy do przejścia gry za questy. O Boże. To i to było. Co jeszcze możesz mieć w sumie z handlówki? Wydaje mi się, że chyba umowę albo pozew. No, jedno z dwojga. Bo chyba nie ma to racji. Masz jakąś konkretny rodzaj umowy na myśli? Znaczy, po prostu dostajesz polecenie, napisz umowę taką a taką. No to znaczy, ja wiem, tylko chodzi mi, czy wiesz, czy jakąś konkretny. Nie jest to rodzaj myślę. Tej umowy ci tam dowiem. Znaczy, nie rozumiem pytania? To jest dłuższy z jakiejś strony. Czy dostaniesz. Zastanawiam się po prostu, wiesz, jak może ta. O Boże. Jak może ta umowa wyglądać? Czy to będzie jakaś taka typowa do bólu umowa o, nie wiem, z racji tego, że to handlówka, to jakieś uświadczenie usług czy coś, czy jakaś inna pierdoła tego typu? Nie wiem, ale muszę uważać na prawa autorskie. Bo ja na kursach się najczęściej na to nadziewałem, że zapominałem o prawach autorskich. Aha. Tam zapominałeś o prawach autorskich? Nie wiem, dobre pytanie. Znaczy bardziej mam takie, w jakim kontekście zapominałeś, a nie? Umowa o przeniesienie praw autorskich, jak był po prostu przedmiot umowy, gdzie podlegał prawom autorskim, to jak się nie przeniosło, to umowa była w zasadzie nie do wykonania. No. O, menu też. A jeżeli umowa jest nie do wykonania, to brzmieczka, panie, nie doszły do adwokacie. To nie trwało długo? Yep. Bo trochę go zmowałem. Nie no, ale myślę, że ci pójdzie, no jak na próbnych consistently trzaskałeś ósemki i dziewiątki, to come on. Ja też staram się raczej na spokojnie. A nic innego nie wchodzi w grę? Na spokojnie do tego podchodzić. A pewnie. Grindowałeś tyle czasu, że to będzie formalność. Yep. Nie podoba mi się, że dają mi tu tyle kaszmiru, tak jakby on był potrzebny do przejścia gę. Mate. No dosłownie każda skrzynka to jebany kaszmir. Co to jest? O, nie jest magnes. To jest magnes. Okej. Nice. I fucking can. No dobrze, to mamy możliwość wejść jakoś. Bo par jest też mamy. No muszę znaleźć wieś, jako. Teraz możesz iść tam, gdzie jest ten lodzik. Teraz mogę iść parę miejsc, bym powiedział. A możesz zacząć od lodzika, bo to jest moja lokacja całkiem. Luda! Wszystkim tutaj jeszcze mam kawałek ten lewo dół. Mhm. Do zwiedzenia. Charlie thing. Ty to polecasz nawet zadawać obydwie dużo? Bo jest ten system. Wiem, że 25 razy. Proficiency. O, tak. Co tam coś w lewej było? Tak. O. Dobrze, że sprawdziłem. Chyba nawet coś dosyć ważnego. Dobra. Irina. Of Karim. Nie. Bardzo nie lubię tego procesu. W sensie soulsowego, nie jej. Pamiętam, że nie wiedziałem o tym, że dawanie jej książek z tymi cudami z mrocznymi może ci softlockować zdobywanie czarów. Mhm.
No. I musiałem przechodzić grę dodatkowy raz. Zajdę to jeden, zobaczysz na dole, to już nie ma, żeby już tu nie wracać potencjalnie. Bo tak to trwa wszystko, ten plan. Tak, nawet posłuchaj, więc... Zbierać. Ciekawe, ten randomizer jest zaprojektowany tak, że bossowie z zamku Dakuli nie mogą być przed zamkiem Dakuli. Bo póki kiepsko to trochę by tak to wygląda. Kiepsko by było. Nie powiem, póki to trochę tak to wygląda i nie jestem pewien, czy po prostu always lucky, never lucky, czy... Jestem ciekaw, bo w sumie... No Eligora nigdzie indziej nie wsadzisz, bo jest za duży. Trochę tak. Unless... Blackmore mógłby być gdzieś indziej, bo on nie jest sprzężony z Aleną chyba. Śmieciowo. Chyba, że im się nie chciało kodować cienia na inne areny. Śmieciowa tak samo chyba. Śmieciowa? Śmieć. Jest niezerowa szansa. O Boże, dostałeś ten spicy kurczak tasty w chuj. Miał ho. Najbardziej surowa zabójcza ryba na świecie. Surowa. Raw as fuck, niezaprzeczalnie. To co sobie próbować, nie? Co? Wykształcił sobie skrzela w symptomem. Jest najgorsze to, że tutaj nie ma żadnego world pointa. I before tam po lewej jest dosłownie tylko world point. Może? XDD? No dobrze. Możesz łatwo wyjść? Nie, ja tylko chcę tam. Chcę jeszcze tutaj zobaczyć co fajne. Atakujący kwadracik. Tak. Ach, pixel hunting. A, jeszcze jednej rzeczy nie mamy, chociaż nie jest ci ona potrzebna, jak masz Volatikusa. Czego? Double jumpa. No powinien, że w tej grze jest double jump. Jest, bo ma, ja pamiętam, bo ma bardzo ładną animację. Tak, ja ogólnie jest bardzo ładna. Tak, ale się Krzanoa robi takie fajne... Bardzo fajnie wygląda to, jak ona robi salto pierwsze na double jumpie. Strasznie dobrze zanimowane. No dobrze, pytanie z punktów. Ile ja mam wieśniaków? Nie wszystkich jeszcze. 2, 4, 6, 8. Na pewno widzę, że 9 im wkazuje. Tutaj nikogo nie mam, więc pewnie kogoś jeszcze nie mam. Mogę ci sprawdzić. A, nie trzeba. To muszę sobie... Tak zwany catfish, kiedy rzuciłem podobnym żartem, że ten... Jak Sevik pisał o tym, że sobie planuje jakieś przejście X3 i że przerzuca sobie gdzieś catfisha i wtedy mu napisałem, że wchodzisz do etapu, a boss okazuje się 40-letnim mężczyzną. Yep. Statusy, moja jedyna słabość, nie. Statusy. To już ty powiedziałeś? Istotnie, nie wypieram się tego. Ale bardzo przyjemny pokój. Yep, to jest dosłownie oleczka Wendy Room. Tam jest brejka bleściana i za brejka bleściana tak, zazwyczaj też... Tam jest też mieszkanie związki. Yep. O, to było ciekawe. No bo Magnus nie zatrzymuje przez chwilę, jak wyląduje. To chyba właśnie... Tak, zbiłem się. Ja to zawsze robiłem tak, że wjeżdżałem na górę po lodzie. A, mana mi skończyła. O, bejdź. O! Ja już to nie wrzucę.
zdanie Bethesda. Czy to nie jest jedna z lepszych papeczek w grze? Bo ona jest chyba za. Tak, ona jest chyba za ukończenie tego questa, że ktoś ci robi czapki w pijap. Wygląda tak. Istotnie może być. Wygląda całkiem dobrze. Całkiem słabo. Jak jest. Wing, wing, wings. Pudding. Giga pudding. Zobacz co robi. Na pewno nie jest HP, no? 102 serduszy. Okay. Podoba mi się, że Fals Maxa leczy HP. Ta, to jest bardzo mądre. A, to jest tutaj. Zobaczmy tutaj, co jest z tej strony. Nice save. Link. Do pełni szczęścia brakuje mi Deathlinga. Deathling i Death to jest to potem ty boss rush step. Tak. A najlepiej jak masz dwa Deathlingi. I tak umieram na hita, więc to zależnie, to czy umieram dwa razy na hita. Blow ring. Blow. Pewnie dosłownie blowuje. What you see is what you get. Ten strike damage. Oh. Full ring. A ci lecą to też nie? The full ring, ring of the full. Good talk. Dzięki, gro. Well, znowu, what you see is what you get. Nie mogę zaprzeczyć, że to co mówię jest zgodne z prawdą. Mm. To jest tak jak ten... Jezu, pendant z Dark Soulsa? Czy co to był za przedmiot? Kto? Co? Pendant? A. W pierwszych Soulsach? Tak. Tak, był ten przedmiot, który robił nic. Tak, ten pendant. Nie no, ludzie kiedyś na pewno się dowiedzą, co on miał robić. To jest... To... ukryty 17 kolos, przysięgam. Dlaczego to jest nawiązanie? Shadow of the Colossus. Jest znacie taki fajny filmik o tym, jak ludzie próbowali doszukać się 17 kolosa w grze. Czemu? Bo jest parę wyciętych, które nie weszły do faktycznej gry. Znaczy nawet to jest prawdą, ale to bardziej chodziło o to, że gra wydawała się zostawiać na tyle poszlak wiarygodnych, które wskazywały na to, że gdzieś coś może być ukryte. Bo po prostu Shadow of the Colossus jest tego typu grą. Tak. Ale bym sobie nagrał Shadow of the Colossus. Yep. PC nigdy. Mam w sumie na czwórce. PC nigdy. To jest gra na PS3? Wyszła na... Tak, wyszedł na okay, czwórkę. Czyli potencjalnie jest... mogę ograć. Od Bluepointa! Ooo. O. Właśnie. O, Black Panther. Yep. Zoom. Zoomies. 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 Zoomies glyph. O. O, jest. Chyba wszyscy? Nie jestem pewien. Gdyby to był steamowy port, to by skoczył być achievement w tym momencie. Raczej nie. Ale podejrzewam, że wszyscy wiemy, że to się nigdy nie stanie. Imagine, Portek Lerner. Nie no, Castlevania DS Collection soon. Coach. Was? Jakby po tym, co zrobili z adwansową kolekcją, to... Nie chcesz tego. A to się to zaznaczałoby. Nie jestem w temacie. Ma niemożliwe do remapowania przy kontrolki. Aaa, standard. To jest. W roku pańskim 2023. Taka odpowiedź. Bo wtedy wyszła. Mogło tak być? Zgasznie. A nie będę popierał jakiegoś kurwa X-padera śmiesznego, żeby sobie mapować kontrolki. Bo powinien być standard. Co ja? Było coś, co grałem, co... Pamiętam, że używałem X-padera, już nie pamiętam, co to było. Jakieś DMC?
to chyba nie... Bo oryginalna trójka na PC też nie miała remakowania przycisków. Znaczy ja chyba... Mogłabyś Lista Wieśniaków Joe, owszem, a to? Nigdy nie grałem w tą oryginalną PC-tową, znaczy nie grałem. Grać grałem, ale nie dłużej pewnie niż dwa pierwsze etapy. Mhm, zaraz wracam. Mhm. Okej. Okay. No dobrze. To teraz zasadniczy problem. Dokąd teraz? Tak. Gdzie jeszcze mogły niezgadne rzeczy dla Kojemi? Trzech wieśniaków aż. To mnie odrobinę niepokoi. Zajebani filagerzy z Minecrafta. No czekaj, po kolei. We klasie. Nie ma szans. W lesie nie było. Szkoda, że sobie nie możesz walnąć tej, że nic ci nie pokazuje, a tutaj ci pokazuje right, mapkę. Lokacji. To nie. Tu to masz w chuj dużo do ogarnięcia. Tutaj w ogóle nie byłem, okej. Kalidusi. To nie dziwię się, jeżeli tutaj będzie przynajmniej ze dwóch. Może być. Ale ładna łódka. Normalnie prawie jak Bloodstained. Właśnie chciałem też przywołać Bloodstained. Pięknie, Sith wpływie to jeszcze. A cześć, jest ataki. Jakby coś to ja pamiętam, że mogę pływać, ale na razie chcę wiedzieć tą górną część. Mhm. Kalden. To jest cała długa. Come back. No. Okazało się, że, że mamy jeszcze całą lokację, której nie byliśmy w ogóle. Kalidus Channel. No tak, to jest ten kanał, co się nim idzie do... tego, co jest przed latarnią i do latarni. Tak, ostatnio ja tym zapomniałem. Jak nie możesz pływać, no to idziesz po prostu górą. Tak, tak, tak. Górą, tak. No ja właśnie przeklotem zasuwałem. Chyba teraz zgarniałem. Dziwne trochę, że się świecę nawet jeżeli już zgarnęli rzecz tego. Bo chyba dało się tego. Udało się chyba z drugiej strony wybrać wejście. Te dagerki są super, bardzo fajny diff. Tak, mogę od tamtej strony. Ja to dzięki Bogu za istnienie tego. No obecnie dostać to i wolat kursa na początku gry. Znaczy musisz ich zamiennie używać, nie tak. Przez dłuższy czas nie musiał jakoś używać Voltiku, samo wrażenie. Może. Darkum... Wydaje mi się, że dostałem też Gift Sleeve'a, więc mógłbym sobie ustawić ZB. I się przełączać między nimi płynnie. Tak, masz trzy miejsca chyba. Nie jestem pewien, czy nie dwa domyślnie. ABC masz chyba? Bo masz niebieskie A, czerwone B i zielone C. Tak. Nie pytaj się, mogę mieć takie wypierdolce na tą przyczynę? Nie, właśnie zobaczyłem, że tak mówisz. Wiem, dlatego mówię, że sprawdziło się to, co mówię i takie. Ale ja mogę mieć takiego jabła na tą przyczynę. Takiego? No to jest moja ulubiona wejnia i jedna z moich ulubionych gier, że było Fortnite. Zobacz, może czy na górze coś? Teraz czekasz, będę wracał na dół, pewnie. Mhm. Aby nie. Aby tak. Będziesz. Ja, prawda. I na pewno jeszcze jak na dość wieśniak jest. O Boże. O nie, czyli trzeba grać w grę. Gasp. Yep. Hold up, bo kolega tej zapomina. Nawet teraz jak to się zabiło.
stało się beczkę, nie balonik. Wiecie, co panuje robić po z nimi? Nie wiem. O, co ich zbiera pomysł. O, no. Tyle u mnie, jestem ciekaw, jak to się robi, nie? Nie wiem, trigger? Yep. Tak mi przykro. Masz chyba najlepiej, już teraz chyba masz najlepsze, bo tutaj najlepszą czapę w grze. A, czy ja tu mogę wejść, okej. No dobrze, teraz zobaczmy, co było tutaj po prawej jeszcze. Bardzo nie chcę grać w Chrono Trigger, ale z drugiej strony niedługo dotrę do momentu, gdzie muzyka robi się słuchalna, więc... Absolutnie, sam hejtera hojszy. Nie wiem, jak no nie, można być aż tak nienawidnym wobec tego. Kurwa, no póki co jestem tak zawiedziony swoim powrotem do Triggera. Ja pamiętałem tę grę jako dużo lepszą. Skiriesz ją? No właśnie nie, ja nie mam problemu z tą grą, że gra mi się źle, w sensie, że mam problemy trudnościowe. Tylko po prostu pamiętałem, że ta gra jest lepsza niż jest. A myślałeś, że to może ty nie umiesz jeszcze zostawić tego, jak ta taka jest dobra? To jest kurwa The Beatles i od tego. Myślałem, że to mogę przejść, a raczej nie. Wydaje mi się, że jak odblokuję zamek tak Wii, to pamiętam. Zamek tak Wii nie przychodzi się aż tak szybko w tej grze. Ma sens, za tydzień sobie zrobimy. A nie, zrobimy sobie za tydzień. Za tydzień to jeszcze się da. Tak jeszcze się da. A nie, mnie nie będzie za tydzień. Ty mówiłeś, że się nie będzie za tydzień? Tak, mnie nie będzie za tydzień. Bo jakaś śmieć, te dwie... chyba? Jedna. Przynajmniej jedna. Jedna na tym, na giganty. I chyba tylko. To kostka, doskonale. O, tak. Ubuś. Masz już Vanguarda wgranego? No jak tak, to nie powinieneś tego mówić. Czyli to nie mogę mieszkać w Polsce i pić torty? Czy to właśnie chciałeś mi powiedzieć? Możesz pić, nie możesz wypowiadać ich nazwy. A, jestem jeszcze tutaj. Nie patrzyłem wszyscy na to. On jest też w publicznej domenie, więc to nawet. Owszem, zgadzam się, jestem w publicznej domenie. Nie mówiłem o tobie wyjątkowo, ale... Wyjątkowo. Ten wy mieszkam na dole, wygląda jakby coś było. Bo jest. Bo pewnie jest. Nic. Popływi mnie. Czy masz mapę? Widziałeś, że tam gdzieś jak kwadracik nie odkrył? Wiem. Ojejku, rany. Które głupie pytanie jeszcze go przyjąć w sobie, ale ja się jeszcze nie odzywałem w przeciągu ostatniej minuty. Holy! Holy! Guacamole! Co nie to tak? Panteo nie byłbym w stanie przejść tej gry dzisiaj. Na plus. Znaczy inaczej, byłbym w stanie, ale zajęłby mi to na tyle, że w tym by długo potrwał. I wy byście, no ze mną pewnie tyle nie by się dzieli. Jak? Nie ująłbym tego w typie słowami. Znaczy chodzi mi o to, że nie, że wolelibyście robić w tym czasie jakieś inne rzeczy. Ja już nie mam co robić do końca dnia. Pozbieraj brakujące kwadraciki, bo masz parę. Jeszcze jednak. Jaka grafie. Jest różnica między everyone a everybody? Everyone to pink na Discordzie. A everybody rokują ich body. Czekaj, mam brakujące kwadraciki?
tutaj na pewno. Tak, całkiem sporo. W sensie w tej lokacji, w której byłeś, miałem na myśli. Tak. A, teraz możesz teleport popełniać, bo masz parias. Zajebiście. To parias, co tu wszedłem? Zobaczmy jakiś kawałek do minusa 1. Dodaję do minus anger. Tak. To minus anger around my neck. Tak. Podoba mi się, że nawet nie mogliśmy dostać do tego endingu, bo nie mamy do minusa. Mhm. Kurwa, no te... to wygląda tak goofy. Opa. Nieważne. Bo jest do minus anger, do minus hatred i do minus agony? Jakoś tak. Oho. Chyba zaraz przestanę biegać. Outset, ale jak why are you... to... O Boże. Why are you running? Nie don't die, o... Słuchaj, Tate jest niewykluczone. Minecraftu dźwięki. No. No dobrze. To był pad. Co my tu mamy? MP Max up. Tak przydatny. Wyliło się? Yep. Ja to? Płyta? Nie możesz robić nic poza unikaniem rzeczy, czyli coś możesz robić! Aj. Niezaprzeczalnie. Jeszcze ty był palec, potrzebny chyba nie. Czyli tu mam wszystko. Poza tym jednym glifem, który w mego magnesu. A jego nie. On nie jest wymagany raczej. A, nie podniosłem go, no tak. I mówię, wydaje mi się, że nie jest wymagany też. Aj, nie jest tu żadne, nic jest to nic. Dosłownie nie jest tu potrzebny do niczego. Yep. Nic, teraz to pewnie jest jako random drop niestety. Właśnie to chciałem sprawdzić, czy jest jako drop, czy nie. God damn it. Muszę zmieniać glify. No dobra, brakuje mi jeszcze jednego wieśniaka. Mówię, że tutaj im brakuje pikseli i widzę gdzie. No całkiem sporo. Jestem każdym, który nie umie tak dobrze unikać, mi to przeszkadza. To jest jedna dobra recepta na takie twoje postępowanie. Pierwsze mi powie, że pierwsze słowo to git, a drugie to hub. God damn it. No. A czy wiedzieliście, że rozwiązaniem problemu ze setkowaniem finala 9 też jest git.hub? Pobierasz sobie zapis z przedostatnio. Nie, pobierasz sobie makro, lol. A ja pewnie. Danganronpa v3 moment? Na skakankę? No ja będę sobie pobierał makro na skakankę, mam wyjebane robienie tego git.hub. Nie zamierzam, mogę spróbować. Tam sobie tego skrót otwierasz, możesz to pominąć. Musisz z drugiej strony obejść na ten brakujący kwadrycik. No jak możesz to skrót otwierać, to... Tylko. Wydaje mi się, że tylko. I to tam jest ten NPC? Nigdy bym cię nie oszukał. Ty, mnie oszukasz?
Albo Sebika? Yep. No, przecież jesteśmy w takim zasnym i szczerym gronie, że my nigdy nikogo z nas nie oszukujemy. Nie wprowadziliśmy w błąd. Nie, absolutnie. Nawet razu. Kamienne tabliczki nigdy by rzeczywiście nie powiedziały. Potwierdzam. To wszystko wina Wiki. Potwierdzam, czytałem tabliczki. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. A przy okazji sobie... Muszę coś spojrzeć na tych, na Discordsach. Tak, powiem jeszcze jednego wieśniaka. Ja nie, ja jestem out of kupowanie przez, przez Maj prawdopodobnie. Nie, ja wiem, ja uprzedzam tylko, uprzedzam wszędziego, że nie próbuję nic mu kupić znowu. Takie. Wchodzę na Discordsy, chłopaki, immediately 50 caveats. Ale wiesz, że ja nie kupuję, prawda? Bo ostatnio... Mów. Zastanawiam się, gdzie jeszcze może być wieśniak i trochę się boję. Ostatnio mój dealer coś wrzucił, że... To jest boss. Mam jedną niż jedną lokację. Którą? Jeżeli Large Cavern, to jej nie liczę jako lokacji. Bo jeżeli ja ode mnie wskuję, że pójdę do Large Cavern, to mnie popływi chyba. Mój lider ostatnio pisał, że ma jakieś tam, ma jakieś problemy z wysyłaniem rzeczy ostatnio, bo coś w Japanii są jakieś problemy z tym, z pocztami ostatnio. O no. Chociaż oznaczyli to, że to nasze jako shipped niby, ale nie jestem tego 100% pewny. Nie powiem, że w głębi duszy o tym wiem, więc... zaraz sprawdzę jeszcze, co mi tam dopisali do tego ostatniego zamówienia. Spoko. Spodane, że shift. Najbliższe, że jest podane, że shift. Order. No jest w sumie ciekawe, jak długo w tych grach nowych DS-owych się ostały designy z Symfonii. O. O mój Boże, no i zamienników w tej grze. A widzisz to, co ja tutaj widzę? No, że musisz go ubić, a obok masz Keftola jeszcze. A właśnie głównie mi o tego Keftola chodziło tak trochę. To jest jakieś, jakimś unionem ich potrafi. To się robi niedorzeczne. Tłak. Niektóre... się pojawił sprite na ułamek sekund. Ale on cię memuje. No dobrze. Thank you. Owo. Owo what this. Uwu. No, ale... Gdzie tu? Gdzie ja mam to info? O! UPS Japan Delays Update. Wczesny kwiecień. No trochę ups. Nie powiem. Doskonale. Już za dwa dni? Czyli można powiedzieć, że za parę dni? Za dni parę? Za dni parę. Ależ my mamy kurwa górnolotny humor dzisiaj. Ja... Co się dzieje? Ja wiem, co się dzieje. Tak naprawdę nie. No. Co się ze mną dzieje? Naprawdę, naprawdę nie istnieje. No właśnie. Zastanawiam się. Musiałem aż na streama wrzucić. Muszę. Chciałem sobie kupić jakieś, nie wiem, podstawki chociaż pod koszulkę, żeby jakiś ładniejszy display ich zrobić. Nie musiał o tym pomyśleć. Wow, you're my beloved! Oso, czemu jesteś out od kupowania przez Mike? Te przygotowania na egzamin cię aż tak przytyrały? Jest... Przyniesie swój portfel.
Tak, znaczy, Luna. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że ja za kwiecień dostanę 80% standardowej kaski. No tak, bo ty byłeś na urlopie. Więc wolę po prostu się wykaraskać z tego, co jest teraz i potem już na spokojnie ten sobie inwestować. Nie. Nie, to jest jasne. Ja już przy Klonoi sobie zluzowałem i tak! Mhm. Nie, te książki to jest taki kurwa boner killer. Dosłownie wszystko to, co mam na półce, mogę sobie na normalnym trybie roboczym wyszukać w tym, w Lexie bądź Legalisie. Yep, ale na egzamin nie możesz tego mieć przecież. Mamy niby stanowiska z Lexami, Legalisami, ale one są, jest, o, że to co, tylko pomocnicze, coś tam, że, wiesz, jedno na pięć osób stanowisko, nie? Aha, super. Nie rozumiem, dlaczego nie można, czy na pewno jest taka możliwość, żeby po prostu zrobić offline wersję Legalisa na potrzeby egzaminu? Znaczy po prostu na lanie by wam mogli taką wersję. Tak. Albo ten, albo wam Kilogery wygrać. Przecież to też by była opcja. Tak. Znaczy, każdemu dać Kilogera na konfajt i tyle. Ja się śmieję, że to po prostu odzwierciedla stan techniczny, w jakim jest teraz ogólnie polskie sądownictwo. A to oczywiste. Więc trzeba się kurwa i tego nauczyć. To jest. Chyba walka z Albutem? Tak, walka z Albutem była w którejś innej lokacji. Ci dwaj botowie zamienili się miejscami. A Giant z Glorin było. To jest dalej żart, że my musimy wysyłać sądom kurwa płyty CD zamiast po prostu załączników w mailu. No. Tylko fizyczne płyty CD w kopertach, jak ciebie. Już nie mówiąc o tym, że wiesz, jakieś proste... Płyty? Mniej więcej. Proste pisma musisz wysyłać, marnować papier. Mhm. Tłuszcz w drukarce. Tragedia. Tyle rzeczy, które można by było... Opływa o Boże. O, mówiłem. Bangę ale motyw. Piękny, ale piękny. No. Tam jak się beautiful. I shade pierdolony. Shadow the true self. Dobra. O Boże, o kurde. Ile? To jest ten... Ale on dziewczynowo. The Lion Soros. Tak. nie wiem, gdzie. Ale cię strzejnował, paskudnie. Tak. A, skoda. Okej, okay, zepsywałem. Zastanawiałem się, czy na pewno zepsułem. Ja? Nie powiem, Blackmore w tym momencie nie jest optymalny. Wiem, że to jest dosłownie jeden boss dalej, ale... No, jeden czy dwóch. Jeden. Blackmore jest pierwszym bossem w zamku. Tu wstaw nerdemotkę. Wydaje mi się, że nie da się inaczej pójść z bossami. Wallman. Co? Wallman. Wallman to nie boss, nie pierdol. Leci tam motyw bossa, więc to boss. No ja skończę pierdolić. Wow. Counterpoint, fuck off. Tak, mniej więcej. No dobrze. Ja pierdolę, już się nie mogę czekać tego intensywnego fact-checkingu, jaki będzie następował. Tak? Ja nic nie wiem. No, no. O, mit. Ja będę, ale ja... Tygodnia. Ja się będę bał odzywać. Kurwa. Ty, ja jestem przekonany, że ty jakieś kurestwo przyszykowałeś na ten quiz z Zaytarni. Ja? Tak. A kto inny robi quiz z Zaytarni? Bo właśnie. Znaczy, sorry, po prostu mnie zlagowało. Jak to mawia Tadeusz Sznuk, nie kurwa ja. Znaczy staram się mieszać. Dla mnie ten quiz ze Sternia wydaje się być łatwy. Bo takie... Jak można zrobić z tego coś takiego bardzo podchwytliwego? Czy jestem w stanie wykręcić tam 100%? Nie wiem. Kurwa, robisz ten quiz. Kto ma wiedzieć, jak nie ty? No, nie robię specjalnie rzeczy, które,
których byście, nie wiem, mieli nikt nie zgadnąć, ale staram się robić też tak, żeby nie było oczywiste. No dobra. No jest. Więc, nie wiem, spodziewałbym się, że 80% do 90% może. Jak nie? Ja chcę, żebyś wiedział, że wszystko poniżej 100% z serii Ace Attorney to dla mnie porażka. No to będzie dla ciebie porażka, jak jest. Ja nie mam wobec ciebie tak wysokich standardów, bo słabo pamiętam soundtracki z dwójki i z trójki. Ja z trójki bardzo lubię ścieżkę, więc pamiętam ją dosyć dobrze. Ja grałem, dawno grałem w dwójkę i w trójkę, chociaż trójkę, swego czasu to ja w trójkę przychodziłem sporo razy przez to, że 3-5 jest goater. No. I tak sobie myślę, że może bym przeszedł jeszcze dzisiaj, ale istnieje Eligor. No. Istnieje Eligor. A masz ładne HP. Yep. Smokem! To wygląda jak dobry moment na skończenie w takim razie? Yep. W przyszłym tygodniu sobie dokończę i fajnego, że coś ten zamek pewnie krótko zejdzie, więc nie wiem co będę robił dalej. W środę, Denik, w sobotę, Demon's Souls'y. No. Także dzięki mu za przybycie. Czy w środę? W środę Denik? Tak. I w sobotę Demon's Souls'y. To pewnie też będę na Eldenie. To trzymajcie się ciepło, cześć, ja mam telefonik, muszę odebrać. Bajo. Bajo.